Dzień dobry, wieczór. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja tutaj dzisiaj witam was wszystkich bardzo serdecznie z Zeldą, która wprosiła się od samego początku i tkwi mi na kolanach i próbuje zeżreć słuchawki, ale mam nadzieję, że to jej się nie uda. Moi drodzy, jakże miło was widzieć domyślnie, bo wy widzicie mnie, a ja domyślam się, że tam jesteście, a w zasadzie jestem pewien, że jesteście, bo zazwyczaj... Właśnie, czemu nie widać, ilu was jest? Moi drodzy, coś się zepsuło z liczbą widzów, ale to naprawimy za chwilkę po przywitaniach. Zelda, co ty robisz, kocie? Przepraszam, zniknął mi czat. Już jest. Moi drodzy, od samego początku, jak tutaj widzę, Multi SJ, Kacper, Andrea Doria, Łukasz Jodłowski, Mroźik, Darek Kruk, Christy 147, Jacek Skoczylas, Justyna Rostowska, witaj Justyna Wica, witaj też znowu Jacku i Simonie i Miraski i Paweł L i NZA, Pawle, we wtorek powinien być Half-Life, mam nadzieję, Michał, Piotekus, M Spacja D, Jacek Pietrzykowski, Ranaste, Kuni, Kamil Michalik, Arktos, Cyberstonka, Slayer, Sławko, Adik C, Mrozik, Zero Shutdown, Blacha, Winter witam, i Kocura witam, i Mikołaja, i Nagabywacza Kur, i Krakena Arktosa witam raz jeszcze, i Krakona z Jeziora witam, i Łukasza Szalewickiego, i Blachę raz jeszcze, i Kasię witam bardzo serdecznie, i Ragnarolo, czy Herezję Horusa czytałem, którą? Tych herezji jest dużo. Zacząłem, znaczy nie, dwa tomy przeczytałem, którejś. Michu witam serdecznie. Apple Vision Pro postaram się mieć dostęp za jakiś czas, ale później powiem więcej. Po powitaniach Karolsek, Lubo, Artem, Piotr Bejer, Mikołaj Wojna, Koszmarny Paweł, Mochun, Krzysztof Kowalski, Celdok, co ty psie tutaj robisz? Red Liquid, Jach, Wiktor Buszko, Piotr Bartkowski, Patryk Mistrz, Huron, El Huron, czyli Bóg Huron w zasadzie, Mariusz Miedziak, Dariusz, Skars, Bogdan Jankowski, Mikołaj Wojna, Synt Muza, Krystian Krys, Dejan Kaim, P Spacja B i Wrzona, widziałem P Spacji B, witam serdecznie, Wojt DM, Wesoły Konfederata, witam, Banan, Mruczando, Dariusz, Legendarek, Sam de Bladzie, Ania Nykiel, Seweryn, Raf B, kota proszę, kot zniknął, zeskoczył mi, Flipie, Spotifyerze, dziękuję wam wszystkim, że jesteście, jeszcze tutaj muszę, widzę, naprawić, bo zniknął. Już jestem, po prostu zniknął widget dotyczący, liczący widzów i w ogóle chyba się zepsuł. Refresh muszę dać. Zepsuł się. A nie, już się odpsuł. Witam Totusa i Tościka i Kanji i Pucusia i Dariusza. Nie wiem, czy mi słuchawki działają, bo Zelda je szarpała mocno. A mam nadzieję, że tak. Coś mi się koszula tutaj odkształciła. Nie wiem, co się dzieje. Złe rzeczy jakoś. To był ciężki tydzień, moi drodzy. Bardzo ciężki. Witam Konradzie, Łukaszu, Bestia, Show i Steve Rogers. To był bardzo ciężki tydzień. Mam nadzieję, że kolejny będzie lżejszy. Bo tutaj dużo jeździłem tu i ówdzie, i po szpitalach i innych rzeczach. Więc liczę na to, że ten zbliżający się tydzień będzie trochę lepszy i będę miał też czas na więcej transmisji. Wstępny plan jest taki, aby zacząć transmitować jutro, też koło 21, bo wcześniej nie dam rady, żeby jutro zacząć Final Fantasy. Mam też dostęp do Inkwizytora, nie wiem, czy znajdę na niego czas. Chciałbym też pokazać wam Stormguarda, czyli nową grę od twórców Blizzarda, którzy Blizzarda opuścili, od Frost Giant Studios. We wtorek powinien być Half-Life. W środę znowu Final Fantasy. Chciałbym wam pokazać planszówkę Final Girl, która jest fantastyczna. Zobaczymy, jak to wszystko się uda zrobić. Wczorajsza impreza miło, Mati, ale ja byłem krótko. Dobrze, moi drodzy. Sprawdzam. Słuchawki nie działają, więc jest mały sukces. Przejdźmy na ekran z grą. I zobaczymy, jak to wygląda. To jest tutaj, to jest ten ekran. Jest! I widać też me ręce. Jaworze, witam serdecznie. Tak w ogóle, muszę się pochwalić. Dwa czy trzy dni temu stuknęło 10 milionów wyświetleń.
To chyba dużo, jak na niszowy kanał, więc cieszę się i dziękuję wam wszystkim serdecznie za wsparcie, za oglądanie, za podawanie dalej. Proszę o jeszcze, bo wydaje mi się, że całkiem niedawno było 5 milionów. Te 10, czyli kolejne 5 pojawiło się w miarę szybko. Jestem tym mocno zdziwiony. Zaraz, no, działa. Już myślałem, że joystick mi nie działa. Ale działa jednak. Czy nie działa? Wow! Wow! Myślałem, że się zepsuł, a to chyba, mam nadzieję, że nie, bo jakbym musiał grać na tym drugim, to byłbym nieszczęśliwy. Witam Alnitaku. Dziękuję kolejne za gratulacje. China, witam, witam. Które, gdzie my tam sprawdzamy te gry? Games Zero Z, R. Nie grałem od zeszłej niedzieli, w zasadzie w nic, oprócz paru planszówek. Więc niestety moje umiejętności są na poziomie oj, coś się porobiło tutaj. Widzę, że Chris znowu podarował członkostwa. Dziękuję. Szybko witam Piotr Bejer, Piotekus, Kacper, Tości, Karolsek, Andrzej Półtoraj, Straszaku, Artur Frandzyński, Atsu22, George DP, Spacja Bendurzymi, Greg W, Dexter Bady, Symbian, Michałek, Michał7.pl, Ryszard Hasała, Zawax, Reinmar i Safer. Wydaje mi się nie wyświetlają powiadomienia tutaj. Sekundka, muszę to naprawić. Dajcie mi momencik. Bo one się na chwilkę znowu zniknę i się pojawią. Już się pojawiłem. Mam nadzieję, że będą powiadomienia pojawiać się na ekranie, bo dziwnie Streamlabs się zachowuje ostatnimi czasy. Tu Siwano, witam serdecznie. Krzysztofie, to pozdrawiam serdecznie ciebie i twoją wspaniałą dziewczynę. Dziękuję za opiekę w Opolu. Gra ciszej, dobrze, gra ciszej, oczywiście. Teraz jest gra ciszej. Już jest ciszej. Dajcie znać, czy jest odpowiednio ciszej, czy jest za głośno, ale powinna być już okej. Czy już jest dobrze? Czekam na opinię, czekam na relacje, czekam na wasze... Czemu się nie pojawiła informacja o tym, że Chris był tutaj takim wspaniałym ofiarodawcą? Poczekajcie, no. Powinny się pojawić teraz już. Dobra. Teraz za cicho! To dam, dosłownie ułamek dałem głośniej. Dobra, moi drodzy. Co tutaj? Rysiek... Rysiek musi dawać czadu, na Ryśka nie ma sposobu, Rysiek jest niebezpieczny. Ostatni był 20, chyba 6 wpisywałem. Kadementosie, dziękuję serdecznie i pozdrowienia dla juniora, niech wyrośnie na dzielnego młodego mężczyznę. Tomku, nie, ja mam... Normalne ręce, może tam ciut silniejsze, ciut niż z normalnych 50-latków, 51-latków. Ta gra była też na C64. Poczekajcie, jeszcze tylko sobie powiększę obraz, żebym miał z moją ślepotą trochę lepiej. O, teraz jest idealnie. Gra była też na C64 i ta wersja na C64 to była wersja całodyskowa, więc więcej się danych mieściło, więc chyba etapy były albo tej samej wielkości, co w wersji na Amidze, albo odrobinę mniejsze, ale wydaje mi się, że były tej samej wielkości, bo przypominam, że w Niebezpiecznym Ryśku pierwszym etapy były mniejsze, krótsze, prostsze niż w dwójce. Czy nadal jest za cicho? Proszę o informację, czy jest gra za cicho, bo to akurat tu są takie dźwięki dosyć rozpraszające, walące po uszach. Ciekawe, czy uda się przejść ten pierwszy świat bez zgonów. Jest na to szansa. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jak Arctos pisze, że jest okej, okay, to jest okej. Okay. Arctos jest wyznacznikiem. I Andrea Doria też pisze, że jest okej, okay, więc musi być okej. Okay. Jak dwie osoby na A piszą, że jest OK, to jest idealnie. Jeszcze Straszaku. Ha! Jak Straszaku mówi, że jest OK, no to już to on neguje wszystkie inne nie lub dobrze. Po prostu to jest wyznacznikiem całkowitym.
I Filip jeszcze. No drugi bez zgonu będzie trudno. No ale zobaczymy. Tam mam... Wydaje mi się... Ja w ogóle sobie powinienem spisać, zrobić jakieś notatki. Co, gdzie, jak i dlaczego. I może wtedy będę lepiej pamiętać... O, brawo, brawo. Takie błędy od samego początku. Raven Locie, Wings. Wings bym przeszedł, tylko to jest strasznie długa gra. Wings to by trzeba grać, nie wiem, z miesiąc, żeby to przejść. Ja pamiętam, jak grałem w Wings na Midze, nie mieliśmy... Ja nie miałem swojego własnego telewizora, więc mogłem grać tak naprawdę tylko wieczorami. Telewizor stał w pokoju mojej mamy. Łukiszonie, dziękuję serdecznie za 10 miesięcy wsparcia. Takim, powiedzmy, pokoju, w którym moja mama spała, takim, powiedzmy, salonie. I tam był tylko telewizor. Moja mama była takim nocnym markiem, więc długo nie spała, więc jak na przykład ona lubiła robić różne rzeczy, czy to w kuchni, czy to jakieś robótki, czy inne rzeczy, więc kiedy ona była w kuchni sobie, albo czytała w kuchni, to ja mogłem grać w dużym pokoju. I tak mogłem na przykład od 23 do 1 sobie pograć. Wtedy miałem dostęp do telewizora. Czasami miałem dostęp też rano, jak nikogo w domu nie było. I dopiero chyba w 93 roku? W 93 roku miałem swój telewizor. Najpierw czarno-biały, taki strasznie smużący, a dopiero później chyba w 94 kolorowy. Czemu nie ma kapelusza? Oj, bo ciepło jest, zbyt ciepło na kapelusz. Wesoły Konfederatu, trochę za cicho. No już nie chcę regulować, bo większość mówi, że jest ok. Troszkę, ja będę starał się głośniej mówić i będzie wspaniale. Będzie wspaniale, wyśmienicie, rewelacyjnie. Hop, hop, dobra, tylko teraz tego złapać? Dobrze, udało się, nie uciekł mi. Pamiętałem o tym, aby strzelić mu w jego blaszany łeb. Tutaj poczekajmy sobie. Udało się. Tutaj trzeba kucnąć. I zrobię inaczej. Ja po prostu przesunę bliżej Zelda. Gdzie ty jesteś, głupi kocie? Tam nie wolno. Kitek. Zelda nie jest co prawda tak buszującym kotem jak pozostałe, jak Rudzielce, no ale też czasami lubi... podjąć się jakiejś wyprawy. No i wtedy bywa różnie. Szuwarku, witam. Czyli działają powiadomienia. Krisie, raz jeszcze dziękuję. Nie wiem, w momencie, kiedy twoje powiadomienia powinny się pojawić, to chyba akurat była ta krótka wersja, ale raz jeszcze dziękuję. Chris.pl, tutaj mecenas w zasadzie. Jest takich mecenasów kilku, w zasadzie Chris.pl i Paweł Dąbrowski, tacy główni, można powiedzieć, dzięki raz jeszcze za wielkie wsparcie. Dobra, udało się. Teraz czekamy tutaj. I idziemy w dół. Mruży oczy, pek. Dobra, na razie nie zapyszając oczywiście. Jest okej, okay. Jest okej. Okay. Jeśli przejdę tutaj do góry całkiem... Raz mogę zginąć. Greg Dexie, dzięki za 23 miesiące wsparcia. Margo, witam serdecznie. Chris.pl, o mój Boże, dziękuję serdecznie. Jeszcze stówkę dorzucił do skarbonki. Mam nadzieję, że teraz się już wyświetli. Serdeczne, serdeczne dzięki na kolejne 10 milionów. Mam nadzieję, że te 10 milionów... Zaczynam raz jeszcze. Trochę się ten speszyłem, więc zacznę raz jeszcze. Przetestujemy też od razu dźwięk. Może to dlatego, że założyłem dziś świeżo wypraną koszulę i kurczę, tak mnie drapie. Tak mnie poniewiera. Nie wiem, chyba się skurczyła troszkę. Krisie, o! Dziękuję raz jeszcze. Tym razem dołączone jest to Sivana.
Marcin Borowski, Dawid K, Bartek Pstrągowski, Amiga Forever, Mr. Bola 89, Pierun, QB! Jest QB dzisiaj, witaj QB! Void DM i Sinotek. Witam, witam serdecznie też. Koniecznie oglądajcie QB'ego, to jest człowiek absolutnie wyjątkowy. Obejrzyjcie też materiał poświęcony QB'emu, nagrany sprzed ilu? Miesiąc temu prawie. Dobra. Mam nadzieję, że jak już wcześniej mówiłem, że ten tydzień będzie... On nie, na pewno nie będzie luźniejszy, jeśli chodzi o pracę, wręcz przeciwnie. Tak, no, jestem na takim półmetku, wydaje mi się, Frosthavena, więc muszę podkręcić. Zwłaszcza, że ubiegły tydzień był dosyć, no... Niezbyt wydajny. A teraz pewnie jeszcze dojdzie mi trochę obowiązków dodatkowych. Więc mam wrażenie, że będę musiał bardziej przyłożyć się do organizacji czasu. Co też może być pewnym wyzwaniem. Nowi Grysławianie się pojawiają właśnie na ekranie. Raz jeszcze witam. Symbianie, witam. A mówię, CRISPR jest tutaj... O, i stówka do skarbonki raz jeszcze. Dziękuję serdecznie. To nie jest, Piotekusie, dzisiaj mecenas, tylko już od dłuższego czasu. Don Sznyclo Kotleto. Piękna ksywka, witam. Dobra, skoczmy tutaj. Zlikwidujmy. Dobra. Michał, witam i witam Rafała. I szaloną szynszylę za 14 miesięcy wsparcia. Tym razem się uda. Znaczy, jeśli się uda do trzeciego etapu dojść, to już będę bardzo zadowolony. To już będę bardzo zadowolony. Trzeci etap, to już będę content. I będę musiał też po prostu potrenować poza transmisjami. W tym tygodniu nie miałem zupełnie czasu na nic. A w ogóle w przyszłym tygodniu, w sobotę, udaję się z wizytą do miasta zakazanego. San Sosnowiec. Biornie, dziękuję za 17 miesięcy wsparcia. I w San Sosnowcu będę składać wizytę przemiłemu Adamowi Retro Borsukowi, jego cudownemu wilczurowi Mątkowi. I będziemy razem grać w różne gry, na różne platformy i ogólnie plan jest taki, żeby przejść wspólnie od początku do końca grę Chaos Engine na Amidze. Zobaczymy, czy się uda. Don Sznyclo Kotletu, dla mnie wystarczy zupełnie tylko ta opaska Bobo VR. Ewentualnie, jeśli grasz w Eleven Table Tennis, to poleciłbym jeszcze paletkę do grania. I jest okej. No chyba, że chcesz wejść na wyższy poziom, no to wtedy jeszcze takie akcesorium jak to, tak? Ale to... Jeśli masz samego Questa, to mniej, to bardziej do pecetowej zabawy w wirtualnej rzeczywistości. Dobra, tu... Ha! Chciał uciec, ale dosięgła go strzała mej zemsty. O, przy okazji, jest tutaj na pewno wiele twórczych osób. Przez Mysłowice mam przejechać. Zobaczymy. Dzięki szuwarku. Jest dużo twórczych osób. Ostatnio pojawiło mi się w pewnym tłumaczeniu imię żeńskie, znaczące, które trzeba przetłumaczyć. I imię to jest Moonshot, czyli odłamek księżyca. Tak indiańsko brzmi. No, nie wiem, jak na przykład Płowa Kania albo Radosna Sarna, ale tutaj mamy odłamek księżyca. No i chciałbym zrobić z tego imienia coś niekoniecznie dwuczłonowego. Jeśli ma ktoś z was pomysły, proszę się podzielić. Przyjmę chętnie. Kycho, na WinUAE, jak masz peceta, to WinUAE, czyli najlepszy emulator Amigi,
masz tak, on jest tak naprawdę ma niemal 100% zgodność. Działa wszystko, więc księży łamka, o Boże, nie. Opagę, nie księży łamka, ani księży klamka. Ja myślałem coś z luną, żeby odrzucić ten element shard i dać na przykład coś innego. Na przykład lunomiła. Lunomiła. Księżycka. Regolina. No tak, dobra. Zobaczmy, czy tutaj uda mi się teraz wskoczyć. Jest, udało mi się wskoczyć. Księżycówka, no właśnie. To się bardzo, bardzo kojarzy się z bimbrem, bo księżycówka to jest inne określenie bimbru przecież. Więc no nie wypada, żeby szlachetna dama nazywała się bimbrowniczka, tak? La Luna. O, La Luna w sumie to jest też taka gra La Luna. Ale zbytnio kojarzy się w języku polskim z Lalunia. A to ta postać to ma... No zdecydowanie nie jest Lalunią. Absolutnie nie. Wszystko można o niej powiedzieć, ale to nie Lalunia. To jest potężna magini. Więc gdyby była magini La Luna i ktoś by powiedział Lalunia, no to nie. To nie. Dobra, tutaj idziemy, pyk. To pamiętałem, bardzo dobrze. Jest taka patoinfluencerka, nawet nie wiedziałem. Ha! Ja to jestem całkowicie ignorantem, jeśli chodzi o sprawy tak zwanych patoinfluencerów i cieszę się. Dzisiaj, nie, wczoraj mój starszy syn Andrzej uświadomił mnie o istnieniu, przypomniał mi, bo kiedyś słyszałem już, a teraz przypomniał mi, że istniał ktoś taki jak pan Magical, tak? Tak, to był błąd, że sobie przypomniałem o istnieniu tej postaci. To był błąd. Dobra, czekamy, aż beczka przejdzie na drugą stronę, tutaj. I spokojnie schodzimy. Robson, co mam do pana Macieja, tak? Uważam go za wyjątkowo wulgarną osobę. Wyjątkowo. Ja nie cierpię chamstwa, wulgarności i taplania się w kale i fekalnych żartów i równania w dół zamiast wynoszenia w górę. Nie cierpię dołowania i pokazywania wzorców absolutnej abominacji i plugastwa. Lubię i zachęcam do tego, by pokazywać wielkość człowieczą, by pokazywać coś wyniosłego, pięknego. Dla mnie piękno jest niezwykle ważną ideą, a ten pan zdaje się promować wszystko w drugą stronę. Stąd moje obiekcje co do jego zachowania. Możliwe, że to wszystko jest poza. Ja go nie znam. Nie chcę go oceniać jako osobę prywatną, bo go nie znam. Natomiast wszystko, co widziałem, wskazywało mi na osobę, z którą raczej nie chciałbym mieć do czynienia. Dobra. Piotr Fanie, dziękuję za 20 miesięcy wsparcia. Drakanie, widziałem, że Krzysztof miał transmisję, ale niestety nie miałem jak zajrzeć, bo robiłem różne rzeczy. Grał chyba na Xboxie pierwszym, prawda? Ogólnie Krzychu dobry chłopak jest. Bardzo. I dowiedziałem się od Andrzeja, nie wiem czy nie zdradzam tajemnicy, od Andrzeja Muzyczuka się dowiedziałem, że uwaga, kolega Energik najprawdopodobniej będzie na naszej retrosferze 13 września, tak? Szykuje się naprawdę coraz grubsza impreza. Forfiterze, tak, oglądałem. I dla mnie widziałem nie ostatnio, kiedyś, 8 lat temu, 7 lat temu. Ja wiem, że on ma wielką oglądalność. I trochę mnie to przeraża. Natomiast
Dobra, stąd mogę wyskoczyć, czy nie? Mogę. No, nie podoba mi się taki przekaz, no. Nie musi mi się wszystko podobać. Możemy się pięknie różnić. To, że komuś się podoba, dziwi mnie to osobiście, natomiast ja jestem po prostu zwolennikiem innego sposobu prezentowania swoich myśli. Nie to, że jestem jakimś świętoszkiem, o mój Boże, jak ktoś przeklina. Nie, nie, nie o to chodzi. Na przykład bardzo uwielbiam na przykład South Park. Kocham South Park, całym Ricka i Mortiego. Natomiast wszystko ma swoje miejsce, swój cel i trzeba znać proporcje. I wydaje mi się, że w tym momencie proporcje z tego, co widziałem. Oczywiście nie śledzę, bo wiem, że to nie jest dla mnie. Ale z tego, co widziałem, proporcje były w stronę, która mi nie odpowiada. Ja tutaj staram się, że tak powiem, nikogo nie obrażać, nie mówić złych rzeczy na nikogo. Mówię, sądzę, że to może być kreacja jakaś, żeby trafić do takiego, a nie innego odbiorcy. Ale wydaje mi się, że pewnie moglibyśmy pogadać na różne tematy, ale raczej byśmy się nie kolegowali. O. Cage, dziękuję serdecznie. Jeśli dzisiaj pokonasz wyzwanie bez cheatowania, to wpłacam 500. Drogi Cage'u, twoje 500 jest raczej bezpieczne. Ale cóż, może się zaskoczymy. Księżyc miesiączka. Nie, takie określenie na imię dla bohaterki to nie jest dobre imię. Maharadża, nie, ja absolutnie. Ja się trzymam z dala od wszelkiej polityki. A z panem burmistrzem, no powiedzmy, mieliśmy pewne zatargi, o. Wow! To było nie fair zupełnie. Tytuł The Zone, zupełnie nie wiem, o co chodzi. Że osoba w postaci jest wypomniana na streamie jako jednoznacznie negatywne. Co ja nie mam wpływu na to, jak kto myśli, naprawdę. Nie mogę też starać się wszystkich zadowolić. Jeśli człowiek próbuje zadowolić wszystkich, zatraca się. Dobra, jeszcze raz tutaj. To było zaskoczenie. Tutaj nigdy nie strzelał. Kompot zawsze był. Udało się przejść. Niestety nie dostaniemy bonusowego życia. Jest. Luna Pezzo. Szuwarku. Będę chyba szukał dalej, chociaż ta brzmi w miarę, tylko to też jest, Pecca też nie jest dla naszych rodaków czytelne. Bartku, transmisja z przejścia chaosa, będzie prawdopodobnie w sobotę na kanale Retro Borsuk i Montek. Zapraszam, nie wiem od której godziny, bo nie wiem, o której się Boże mój. Sam Sosnowiec pojawię, ale będzie w sobotę. Novia, sam wie, Novia, no tak. Lunanna nie jest złe, nie jest złe. Lunanna jest niezłe. Nowa Luna to gra jest i to znaczy też Księżyc w Nowiu. Nowa Luna to jest określenie właśnie na Księżyc w Nowiu. Jest też to gra, kogo to jest gra? Boże mój. Oj, zapomniałem teraz. Bardzo znanego projektanta gier. Nie Rudy Geradora, tylko tego, który zrobił Agricole. Witam Grzegorza. Dobra.
Nie będę oczywiście nic mówił o tym, żeby nie zapeszać ani tak dalej, bo zawsze kiedy mówię, że idzie mi dobrze i nie zapeszam, to wtedy ginę od razu, więc na razie idzie mi fatalnie. Pingwiny, kaprale, jest niedobrze, jest źle, jest tragicznie. Nowa Luna, ale to nie ma być... To nie ma być imię prześmiewcze, jak już powiedziałem, jest to imię wspaniałej bohaterki. Dobra, czekamy. Pyk, pyk, pyk. I udało się dojść tutaj, idziemy do skrytki, zbieramy tonę rzeczy. Coraz lepsze, luneta. Luna Park, czekam aż ktoś powie Luna Park. Lub lunatyczka, jak... O, już lunatyczka się pojawiła. Dobra. Forfiterzy, dlatego ja nie lubię stand-uperów, praktycznie żadnych. No mnie to jest... Nie, dla mnie... Ideałem humoru to jest humor Monty Pythona. Albo humor Kabaretu Starszych Panów. Bardziej, chociaż oczywiście bardzo lubię też akcje z Ricka i Mortiego i niektóre South Parku są wspaniałe. Ale epatowanie fekaliami, epatowanie takim humorem kałowym, bez odbicia żadnego ku humorowi wysokiemu jest... To nie dla mnie. I rzucanie... Po prostu... Moi drodzy, będzie dygresja. Język, to jak mówimy, to są zaklęcia. Naprawdę język kształtuje rzeczywistość. Co widać szczególnie obecnie, po tym jak niektóre słowa zmieniają znaczenie, po tym jak nasze wypowiedzi potrafią, oczywiście wpływają na otoczenie, przecież słowa, takie na przykład słowa jak mianowanie, jak promocje, to są rzeczywiście zaklęcia, które zmieniają rzeczywistość. I przekleństwa to też są zaklęcia. Same nas są klątwy, prawda? Rzuca się klątwy. I w naszym kręgu kulturowym oczywiście trudno jest, żeby rzucić taką klątwę prawdziwą, żeby komuś coś się źle stało. No, wobec tego przeklinamy, wygrażamy pięściami i mówimy brzydkie rzeczy. Ale zauważcie, że im częściej się mówi jakieś przekleństwo, im częściej rzuca się urwami i ujami, tym moc tego zaklęcia jest słabsza. Tym moc tego zaklęcia jest słabsza, ponieważ się wyczerpuje i jeśli na przykład, jako że ja bardzo rzadko przeklinam, to gdybym nagle przeklął, to miałoby to pewną moc, donośność, siłę i nagle by na czacie się pewnie, Boże, co się stało? Kiedy ktoś klnie non-stop, kiedy używa przekleństw jak przecinka, wiemy, że takie osoby, przynajmniej moim zdaniem, nie warto traktować poważnie, bo ona nie przywiązuje wagi do swoich słów. Ona nie kontroluje swoich wypowiedzi. Ona nie wie tak naprawdę, o czym mówi. Jeśli z szybkością karabinu rzuca bluzgami, to ma problem z sobą pewien, który można naprawić oczywiście. Można kontrolować sposób wypowiedzi. Tego można się nauczyć w każdym wieku. Natomiast sądzę, że jest to coś bardzo ważnego, bo to też wpływa na to, nie żyjemy przecież w bańce jakiejś, żyjemy w otoczeniu innych ludzi, to wpływa na to, jak jesteśmy postrzegani. Gdybyśmy żyli sobie na bezludnej wyspie, moglibyśmy bluzgać non-stop, nikt by tego nie słyszał i wtedy zaklęcia nie traciłyby mocy. Natomiast kiedy jesteśmy wśród innych i bluzgamy non-stop, to po pewnym czasie przestajemy być traktowani poważnie albo ocieramy się o śmieszność. Nasze zaklęcia to już nie są potężne kule ognia, to są jedynie z zapalniczki, płomyczki ewentualnie. W najlepszym wypadku. A najczęściej to nawet nic nie jest. To jest próba rozżarzenia węgielków, która nic nie daje. I stąd moja niechęć do przeklinania. Plus język polski jest tak wspaniałym językiem, tak bardzo rozbudowanym. Ja z tym... To jest cytat, zamiast jasnych widmów ciemna śrubka, to jest z Tytusa od Szuwarka.
I mówię, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby od czasu do czasu przekinać. To jest też język, chociaż są osoby, które, no, nie wiem, pan Cejrowski na przykład w ogóle chyba nie przekina. Chyba, tak twierdzi, że nie przekina. Wydaje mi się, że każdemu się wyrwie. Natomiast, jak już mówiłem, kiedy się wyrwie osobie, która do tego nie przyzwyczaja innych, to ma zupełnie inny wydźwięk, zupełnie inną moc, zupełnie inną siłę i taki impet przebicia. Łatwiej jest wtedy zrobić wrażenie takim zaklęciem. Wróćmy do gry. Janku, chyba kupię Ghost of Tabor, tak. Kellen prezentuje, dziękuję serdecznie za dołączenie do obserwatorów. Zuberze, ta lampa tutaj. To jest LED, bardzo fajny. Gdzieś w którym starym odcinku jest odnośnik do aukcji, gdzie chyba muszę jakiś link afiliacyjny dołączyć tutaj. Piotrze, to nie jest bohaterka tam Moonshot, to nie jest bohaterka plemienia indyjskiego, to jest bohaterka plemienia z gry fantasy. Nie człowiek, ale taka powiedzmy humanoidalna. Natomiast no, to jest dostojna, taka matrona, heroina, bohaterka, wspaniała, więc nie można z niej zrobić księżycówki czy innego podobnego. Mike Bird, dziękuję serdecznie za 14 miesięcy wsparcia. O, Selena w sumie. Selena brzmiałaby chyba nieźle. Chociaż jest takie imię po polsku. Odlotowy człowieku. Oczywiście. Z Herberta trzeba czytać i trzeba znać. Dziękuję za wrzucenie do skarbonki. Tutaj na trzy skaczemy. Aż, nie, na dwa. Kiedy między jedynką a dwójką. Raz, dwa. Oj, źle skoczyłem. Raz jeszcze. Raz, dwa, trzy. Udało się. Brawo. Nie no, lunistę? Nie. Nie można tak mówić. Boże. To brzmi obraźliwie. Dzisiaj jestem bardzo dorosły. Ja wśród moich kolegów to jestem. Nie jestem najmłodszy, jestem w środku. Tak, bo najstarszy z naszej ekipy ma 60, w tym roku 61, Boże. Chociaż wygląda na 40, skurczybyk. Kolega Krzysztof, to jest okaz, powiem wam. Później jest kilka 50 kilka. Ja 51, jeszcze dwie osoby 50. Oj! Wiedziałem o nim. Wiedziałem o tym. No ale cóż. Jak dojdę do końca, to mi się doda jedno życie. No, spadaj. Neoangi to nie ten Krzysztof, nie. Poza tym pan Ibisz nie ma 60 lat, chociaż doskonale się trzyma, trzeba mu przyznać. Jeszcze raz czekamy. Raz, dwa. Oj, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Super, udało się. Lifeline Andrew nie znam. Nawet chyba nie słyszałem. Nie chcę wymyślać, że o tak, słyszałem, znam się. Nie, chyba pierwsze słyszę w ogóle o tym. To jak na 58, to pan Krzysztof wygląda na ekranie. Ja go chyba nigdy na żywo nie widziałem. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I świetnie, niech stanowi wzór dla osób w tym wieku, że można dużo, dużo osiągnąć. Oczywiście u niego zapewne, tak się domyślam, weszły pewnie jakieś operacje plastyczne. Ale tak czy inaczej, dobra dieta, dużo ruchu, ćwiczenia. Melina. Odlotowy człowiek, ja mam 47, jestem jeszcze bliżej. Odlotowy człowieku, masz jeszcze. To jesteś na półmetku życia mniej więcej. Hipisie, witam. Krisie, dziękuję raz jeszcze, że wpadłeś. Dziękuję za ciągłe wsparcie i miłego grania z Cubim. I cóż, widzimy się, mam nadzieję, niedługo. Selenia. Selenia. Może być.
Damianie, branie testosteronu to jest... Jest jakieś rozwiązanie oczywiście. Źle skoczyłem. Tutaj zawsze ginę. Zawsze tutaj... O, teraz się udało. Tylko trzeba pamiętać, że zastępowanie swojego testosteronu to jest droga w jedną stronę, tak? Później już trzeba się suplementować, trzeba aplikować sobie ten sztuczny testosteron do końca życia. A ja na razie mam bardzo dobre wyniki, nie widzę powodu, żebym się suplementował, skoro jest bardzo, bardzo dobrze pod tym względem akurat. Księżycowa Zofia. Hash Zero, witam serdecznie. Michale, dziękuję za dołączenie do subskrybentów. Dobra, tutaj kucamy i pamiętamy, że kiedy przeleci Śnieżka w okolicach tego niebieskiego podestu, nie podestu, tylko tego niebieskiej podpórki, to wtedy możemy spaść na dół. O, i przeskakujemy i już jesteśmy bezpieczni. Teraz tutaj trzeba puścić bombę. Udało się. Tutaj trzeba puścić bombę. Udało się. Zero żadne. Nie wiem, bo mam ją tylko w tekście. Ale mogę się domyślać, że zapewne jest słusznego wzrostu. Blisko 600 osób łącznie. Moi drodzy, nie wiem, co się dzieje, ale bardzo wam dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Andrew, serdecznie witam wśród Grysławian. Astrea Lunaris. No to widzę, że już tak idziemy. Gwieździsta Luna. Idziemy po łacinie. Jerzy Waldorf to jest człowiek, którego brakuje bardzo obecnie. Wspaniały erudyta, niezwykle elokwentny człowiek. Reaperze, dziękuję serdecznie za wsparcie. Też człowiek, który pokazywał... Był takim kolorowym ptakiem, można powiedzieć. Wspaniały dar wypowiedzi. Ach, pan Jerzy. Dobra, tutaj na dole jest kolec, więc jak będę spadać, muszę odbić joystickiem w prawo, delikatnie. O właśnie, widzicie? Udało się uniknąć kolca. Teraz tutaj musimy spuścić pingwinowi bombę, jakkolwiek by to brzmiało. Czy twój pingwin przyjął już dzisiaj bombę? O tak, mój pingwin przyjmuje bomby codziennie. Sun Invaderzy, tak, piaskowy na miejscu to jest Moon Calf, czyli... Boże. Księżycowe... Calf. Młode krowy, no kurczę. Ciele, księżycowe ciele. Księżycowe ciele. Hoppa, udało się przeskoczyć! I chwila ciszy. Dlatego okrzyku. Był przedwczesny. Ale pingwina już nie ma przynajmniej. To mogę wziąć sobie skarb tutaj. Dobra, i czekamy. Pięknie! Pięknie! Doskonale udało się. Uff. Ale już mam stracone życia niestety. To niedobrze. Damianie, miesięcznica już się pojawiła, ale niestety nie pasuje. Z różnych przyczyn. Oj, trzeba kłócę. Krzysztofie, dziękuję serdecznie. 2000 widzów na transmisji z konferencji Sony, czy też z pokazu Sony. Tak się zastanawiam, bo że wszystkie moje transmisje z pokazów rozmaitych przyciągają mnóstwo osób, co się nie przekłada później na wzrost subskrypcji. Zastanawiam się, z czego to się bierze, że
tyle osób pojawia się na transmisjach z pokazów rozmaitych. Po 2000 regularnie. I to jest dla mnie, znaczy bardzo miłe przede wszystkim, ale zastanawiające. Muszę przełożyć to jakoś na transmisję z gier także. Pewnie chcą zobaczyć moje... Ale ja nie jestem jakoś specjalnie osobą, która reaguje hiperaktywnie i przesadnie. O, wiesz, nie chwytam się za głowę, nie mówię, nie krzyczę, nie szaleję, nie walę głową w ścianę i tak dalej. Więc moje reakcje są w miarę, mam wrażenie, stonowane. Bingo przyciąga emerytów. I to jest dobra odpowiedź. W Forfeiterze nie widziałem w zasadzie nic z kanału Zero, bo nie miałem czasu. Naprawdę teraz jestem... Miałem zupełnie inne sprawy na głowie. Wiem, że był wywiad z prezydentem. Wiem, że... Widziałem urywki, to, że pojechali po panu Orłosiu. Zresztą jak najbardziej słusznie. Moim zdaniem. I tyle. Wiem, że była chyba 3-godzinna rozmowa z generałem Skrzypczakiem. I więcej nie wiem. A, i widziałem jeszcze, że pan Tomasz Raczek był w takim, był kadr pana Tomasza przy takim wielkim biurku. On był taki, nie, był tak skadrowany, że był malutki przy tym wielkim biurku. I gdzieś widziałem komentarz, że znacznie lepiej by wyglądało, gdyby siedział sobie w fotelu skórzanym, whisky, lampa, jakaś roślinka i to robiłoby lepsze wrażenie. I tutaj muszę się zgodzić. Tu muszę się zgodzić z tym komentarzem. Pan Tomasz pasuje mi bardziej właśnie do takiego anturażu bardziej klubowego. Z Andrzejczakiem, przepraszam z Snowmanie. Oj. Przestał strzelać, chyba znalazłem kolejny tak zwany exploit. Bardzo dobrze. Im więcej exploitów, tym lepiej. Proszę Państwa, wiedziałem, że tu będzie. Pamiętałem o tym moim przyjacielu stalagmicie. Myślę sobie, mój przyjacielu stalagmicie, czy mógłbyś coś zrobić? Znakomicie, ale straciłem niestety pociski, to błąd. Incarnate One, bardzo tak, to był bardzo ciekawy duet, chociaż z drugiej strony, jak sobie myślę, czy to nie wynikało też z faktu, że nie mieliśmy też dostępu do innych źródeł informacji o kulturze. No był program Pegas, no były Perły z Lamusa właśnie, pana Kałużyńskiego i pana Raczka i niewiele więcej było. Hipisie, to ciężki tydzień, ciężki. Co dziś spożywam? Dzisiaj spożywam głównie herbatę. Tutaj mam herbatę. I tu mam sok. A, więc nie mogę teraz za bardzo pić alkoholu, bo możliwe, że w każdej chwili musiałbym wejść w samochód i coś zrobić, więc alkohol nie wchodzi w rachubę. Udało się, proszę. Tutaj muszę zeskoczyć, puścić bombę. Chyba sobie zrobię mapkę tego w ogóle taką, że zrzucę ekrany gry i pozaznaczam. Tu uważaj na to, bo na razie cały czas polegam tylko na mojej pamięci. Ta bywa zawodna. Najpierw trzeba nacisnąć przycisk, tak jest, a dopiero później to. Dziękuję, Hipisie. Bardzo dziękuję. Dobra, udało się kolce odprawić w niebyt. Teraz możemy tutaj wskoczyć i od razu zeskoczyć. Jak będziemy zeskakiwać, tym razem trzeba trzymać się strony lewej, bo po prawej pojawią się kolce. Ale udało się. Teraz tutaj musimy odpalić... Ojej.
Czuję się zaskoczony. Nie wiedziałem, że tam są kolce. To bywanie, gdybym tłumacz dostawał tantiemy ze sprzedaży gier, to mieszkałbym teraz w wielkiej willi z basenem. Niestety nie. Niestety tłumacz nie dostaje żadnych tantiem. Tłumacze gier nie są w ZAX-ie, tłumacze serialowi są w ZAX-ie i oni chyba dostają tantiemy jakieś. Natomiast tłumacze growi w ZAX-ie nie są. Więc to jest problem duży, raczej nierozwiązywalny. Nie, Szuwarku, nie mieszkam w willi. Mieszkam w domku zwykłym. Nie jest to willa. O! O! Bym się nadział! To jest pułapka. Są pułapki na każdym kroku. Jak schodzi się troszkę z tego ustalonego sposobu przejścia, to okazuje się, że wszędzie poukrywane są okropne, przerażające pułapki. Dobra. Tutaj spadamy i tych panów po prostu likwidujemy. Pyk. I pyk. Czy coś tutaj jest? Chyba nic. Ciekawe skąd pieniążki? Pieniążki z 30 lat pracy. Jednak dużo tych projektów przez lata zrobiłem. I tak coś zarobiłem przez te lata. Kocie, nie wpuszczę cię! Jeden z kotów. Zelda już tu jest. Nie wiem, gdzie ona siedzi. Zelda, gdzie ty jesteś? O, Zelda na podłodze sobie, na macie do ćwiczenia sobie leży. Ja może jak się odsunę, to będzie... Nie, nie widać jej. A któryś, nie wiem, pewnie Lucian próbuje dostać się. Dobra, spróbujemy teraz zeskoczyć. Hop. I hop. I teraz tak, tutaj zeskakujemy. I przypominam, trzeba wykonać skok z tego miejsca w prawo. Wtedy przeskoczymy nad kulką, która będzie w tym momencie wystrzelona. Nie jestem zadowolony z tego, co nastąpiło w tym momencie. Czuję się zirytowany. Symbianie, kotki już były dzisiaj. Na samym początku była Zelda. I pyk, udało się. Idziemy dalej. Winterza demko w sensie z dwójki Silent Hilla, czy z tego Short Memories? Odlotowy człowieku, nie widziałem tego. Ha! To załatwiam bardzo, bardzo sprawnie. Dobra, spadam teraz tutaj na dół i czekam na szczał pierwszy. Grzegorzu, dobrej nocy życzę. Nie dajcie się doprowadzić do sytuacji, w której jakiś pingwin zagnie na was parol, bo to przegrana sytuacja. To jest ryk 27. Nie wiem, czy znajdę miejsce na niego tutaj, ale zobaczymy. Ryk 27. Macieju, ja Enhanced pokazywałem już, ale... O, drugie miejsce w ogóle. Poczekajcie, wpuszczę tego drania. Sekunda. O, słuchawki. Zelda, ty gdzie jesteś? Zelda?
tu, chcesz wyjść. No to wymieńcie się. Chodź. Chodzisz czy nie chodzisz? Chodzisz czy nie chodzisz? Chodzisz czy nie chodzisz? No. Ale to musisz zapłacić teraz. Wpisowe, chodź. Chodź, chodź. Chodź, chodź. Trzeba zapłacić. Trzeba pokazać się szanownej publiczności. Trzeba zamiałczeć tutaj pięknie. O, tu przyszedł gruby. Gruby rzadko przychodzi. Popatrzcie na jego oczka. Gruby jest... Ogólnie chodzą teorie w domu, że gruby jest, udaje najmniej inteligentnego, a tak naprawdę trzyma twardym pazurem wszystkich innych. Katarzyno, witam serdecznie wśród subskrybentów. Co, kocie? Postawić, chodź. Dam ci pospać. Chodź tutaj. Proszę tutaj leżeć. Opa. Dobra. Wracamy do gry. No, Angin, nie wiem, czy to jest żarcik, tak? Ty chcesz być prowokujący? Chcesz tutaj zarzucić jakąś przynętę? Myślisz, że to jest śmieszne? No nie jest śmieszne. Co jest, kocie? PB zobaczymy. Nie ma co tak rzucać banicjami od razu, natomiast mam na oku kolegę. Bliz Boże, czy czekam na, bardzo czekam na Alone in the Dark. Demo bardzo mi się podobało, chociaż było bardzo krótkie. Ale niezwykle przypadło mi do gustu. Kocie, chodź tutaj, chodź. Chcesz na kolana, ty miłości potrzebujesz, kocie. Miłości potrzebujesz. Biaks, witam. Puść go. Ja ogólnie staram się nie banować ludzi, tak? Staram się dopuszczać rozmaite poglądy i rozmaite wypowiedzi. Trzeba mnie mocno rozdrażnić, żeby zasłużyć na banicję. Pucusiu, jest Zelda, jest Gruby, jest Lucian i jest Jaskier. Chodź, ułóż mi się. No i proszę, tylko nie żryj mi kabla. Nie żryj kabla. Ja wiem, kochasz kable. Nie, ale zostaw. Ja wiem, że ty nie jesteś rozgarnięty, gruby, ale... Proszę, nie żryj mi kabla. No tutaj. Nie jest kabla, kocie. O, teraz go widać. Poczekajcie, tutaj go widać, nie? Na tej drugiej kamerze. Dobra. Zostaw ten kabel, kocie! Kocie, głupi! Co ty robisz? Co jest? Już. Darku, próbowałem osobne kuwety, tylko że tak... Moje koty to jest rodzeństwo. One nigdy nie były w sytuacji, żeby były same. Bez siebie. Spędzają od urodzenia czas z sobą. I były na samym początku, jak przyszły, zostały przyniesione przez pana listonosza, to był pomysł z osobnymi kuwetami, ale one i tak wszystkie robiły do jednej. Teraz mają jedną wielką kuwetę. Dobra, zszedł sobie. I nie akceptują innych. Znaczy mają jedną dużą kuwetę na dole, jedną dużą kuwetę na górze i tyle. Jak stoją, raz postawiłem drugą obok, tak troszkę mniejszą obok tej dużej. Nietknięta była w ogóle.
Mówi, nie mam myszy, więc nie łapią takowych. Rain ma, że zero supli. Jestem zwolennikiem zero supli. Czasami białko jakieś wleci, ale tak to zero supli. Uważam, że suple to jest 1% w porywach 1% możliwych osiągnięć. Tomaszu, ja używam takich tych silikonu, czy też silikatu, tak to się na to mówi. I no nie wiem, no z doświadczeń dwuletnich wiem, wydaje mi się, że poznałem już ich zwyczaje w miarę nieźle, więc skoro korzystają z jednej, nie zamierzam im tych zwyczajów zmieniać na siłę. Haszu, będę na pewno tam, będę je kupować, natomiast czy na transmisjach raczej nie, bo jest za dużo gier do grania. Są tony gier po prostu. Bibru, witam. Jak często jest opróżnianie? Koty same dają znać, że chcą mieć opróżnione. I to bywa różnie, zależy od jakości silikatu. Ale w każdym razie to jest droga impreza ogólnie. Bo co kilka dni... kierowca śmigłowca, dziękuję za 20 miesięcy wsparcia. I zejdzie 3-4 worki do takiej dużej kuwety. Ja wiem, behawioryści to tam kotów. Ogólnie trochę mnie to śmieszy, tak bym powiedział. Bo koty tysiące lat żyły bez behawiorystów. Behawioryści nie potrafią żyć bez kotów. Krzaku Style, witam serdecznie. Więc ja bym się tak o koty nie martwił. Tigerino używam, tak? Tigerino używam. Jest kilka. I różowy, niebieski, i teraz mam akurat taki biały bardziej. Kocie! Kocie, proszę, tam nie wchodź. Nie wchodź tam, kocie. Przepraszam. Szybka reakcja. Już się pobawiłeś, co? Chodź. Idziemy stąd. Steam Deckem już jestem. Powiemy pięknie dobranoc. Zaraz przyjdzie tu któryś z twoich braci. Powiedz pięknie dobranoc. Dobranoc, dobranoc. I dobranoc, kończ. On jest po prostu niezwykle ciekawski. Rzadko tu zagląda, więc obwącha wszystkie kąty, a później chce szaleć, więc muszę go delikatnie wyprowadzać. Benek jest żwirek Benek. Okej, okay, dobra. Takiego chyba nie widziałem. To sprawdzę. Dziękuję za poradę. W Forfiterze to prędzej sprawdzę już możliwość tłumaczenia języka kociego za pomocą sztucznej inteligencji. Andrzej tym tematem jest zainteresowany. Przemysławie, witam serdecznie. Więc to jest coś, co chętnie sprawdzę. Natomiast jak patrzę na moje koty, one nie wydają się być smutne. Złe. Mają cały dom do dyspozycji. Mają siebie przede wszystkim. To jest najważniejsze. Dlatego ich nie rozdzielałem w ogóle. I cały czas są z sobą i praktycznie cały czas ktoś jest też w domu, kogo mogą pomęczyć. Benek jest polski. Okej, okay, dobra. Kardeju, nie zauważyłem, żeby reagowały na zwierzę na ekranie. Raz im odpaliłem Streja na dużym ekranie.
tylko przez chwilkę, przez momencie, jak usłyszałem miauczenie, to były zainteresowane, natomiast po chwili przestały. Reagują bardzo, bardzo żywo na to, co widzą za oknem albo na balkonie. To jest dla nich najlepsza telewizja. Jakubie, ale ja ci nie zabraniam zabierać twojego kota do behawiorysty. Natomiast nie uważam, żeby w przypadku moich było to konieczne. Jeśli nastąpi sytuacja taka, że uznam, iż jest to dla nich coś ważnego i przydatnego, to może skorzystam. Natomiast obecnie, wydaje mi się, nie jest to ważne. Weterynarz, jak najbardziej, behawiorysta. Ja też nie jestem, pewnie się narażę komuś, ja nie jestem zwolennikiem wizyt u psychoanalityków. Oczywiście nikomu też nie odradzam, żeby ja mówię tylko i wyłącznie o sobie. Ja sam wolę swoje problemy załatwiać sam. I niż się komukolwiek żalić. Dla mnie, podkreślam, dla mnie. Są różni ludzie, są różne podejścia, ale dla mnie coś takiego jest nieakceptowalne, że miałbym komuś, do kogo nie mam zaufania, kogo widzę po raz pierwszy, żalić się. W ogóle żalenie się jest dziwne. Inaczej. Spowiadać. Już prędzej u księdza. O, prędzej, chociaż też pewnie niechętnie. Ale u psychoanalityka, o którym nie chcę też deprecjonować tego zawodu, bo wiem, że dla wielu osób jest to wielka pomoc. Cały czas mówię tylko i wyłącznie o sobie i swoim podejściu. Dla mnie nie jest to nic, co teraz, moje nastawienie może się zmienić, ludzie się zmieniają, co teraz miałoby wartość, może kiedyś to się zmieni, może kiedyś uznam, że potrzebna mi jest rozmowa z kimś, kogo nie znam i do kogo, o kim nic nie wiem. Na razie wolę takich rzeczy nie korzystać. Raz jeszcze podkreślając, że to jest tylko i wyłącznie moje stanowisko i że nie uważam, że robią coś złego. Tylko mówię cały czas o swoim podejściu. Muszę podkreślać to, bo wiem, że są osoby, które lubią czepiać się słówek i wyrywać z kontekstu wypowiedzi, więc cały czas podkreślam, że mówię tylko i wyłącznie o własnych, osobistych doznaniach. No i widziałem, już Tomasz wyciąga z kontekstu to, co ja powiedziałem. Oczywiście. Brawo Tomaszu, 5 punktów za nieumiejętność odczytywania od tego, co chciałem powiedzieć. Ja tutaj mówię, że tylko i wyłącznie o swoich przypadkach, że uważam, że dla wielu osób coś jest takiego bardzo pomocne i że dla innych może być, a tutaj Tomasz mi pisze, że odleciałem. No okej, to odleciałem, Tomasz. Dobra, strzelamy tutaj, pyk, pyk, pyk. Jesteśmy już blisko końca pierwszego poziomu, czyli istnieje cień szansy na to, że uda się go przejść bez straty. Symbianie, bardzo bym chciał tego ogle sprawdzić, bardzo. Widziałem dużo recenzji, rozpakowań i tak dalej. Sprzęt wydaje się bardzo interesujący. Wiele osób wieszczy bardzo dystopijne wizje na podstawie tych gogli i tego, jak działają. Samemu skojarzyło mi się to bardzo z książką Hell 3 Jarosława Grzędowicza, gdzie takie urządzenia zostały opisane znakomicie w pierwszej części książki. Polecam w ogóle to dzieło. To jest profetyczne dzieło. Bardzo, bardzo dobre. Czy są gry na Apple Vision? Są, ale to takie z tego, co widziałem, średnio wypieczone.
Wydaje mi się, że wiele, wszyscy podkreślają w zasadzie, praktycznie wszyscy, którzy widziałem, czy Marcus Brownie, czy B.D. Banjo i inni, że to jest sprzęt fenomenalny do oglądania filmów. No ale 3,5 tysiąca dolarów za oglądanie filmów też do produktywności. Na przykład jeśli często podróżujecie, to możecie sobie na przykład w samolocie, w autobusie odpalić środowisko do pracy. Tylko problem jest taki, że ta bateria 2-3 godziny to mało dość. Plus jest taki, że ponoć doskonale łączy się z MacBookiem i całym tym ekosystemem Apple'a. Ja akurat sporo sprzętów Apple'owych mam i podejrzewam, że u mnie dobrze by się sprawdziły, tylko też musiałbym znaleźć zastosowanie do tego. Tomaszu, ale ja się absolutnie nie obrażam, tylko sam mówię, podkreślałem, żeby swoje zdanie, mówiąc, że to tylko o moją opinię chodzi i że absolutnie nikomu nie zabraniam korzystania z takich usług i z takiej pomocy. Wręcz przeciwnie, dla wielu osób taka pomoc może być niezbędna. Dla wielu osób możliwość porozmawiania z innym człowiekiem jest jak koło ratunkowe rzucone, bo cały czas są sami, nie mają się do kogo odezwać, więc wtedy rzeczywiście to jest nieoceniona pomoc. Ja jestem takim typem człowieka, że mimo, że tutaj się dla was, powiedzmy, uzewnętrzniam, to ogólnie sam staram się swoje problemy jakoś rozwiązywać. I ja tak działam, ale każdy jest inny. I są osoby, dla których taka rozmowa to jest zbawienie wręcz. Więc mówię, cały czas, Tomasz, mówiłem tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach. O. Podkreślając też, że może zmienię kiedyś zdanie. Kolega klawiter ma już Apple, no tak, bo on ma wszystkie te sprzęty. Bardzo sympatyczny człowiek, znaczy nigdy nie miałem okazji go poznać, ale wydaje się bardzo, bardzo sympatycznym człowiekiem. Muszę obejrzeć tę jego recenzję, chętnie. No i będę pracować nad tym, żeby... Ojojoj. Żeby jak najszybciej załatwić sobie jakiś dostęp. Kolega, stary gracz, Rafał Szycha-Szychowski, będzie prawdopodobnie mieć dostęp i możliwe, że uda mi się takie testy, powiedzmy, załatwić, ale najchętniej bym taki sprzęt miał też u siebie. No zobaczymy, może się powiedzie. Wood Fordowski, nie wiem czy dźwięk się krzaczy, ale wydaje mi się, że chyba masz lagi. Znaczy, ja słyszę grę, was nie słyszę niestety, ale grę słyszę bardzo dobrze. I mam nadzieję, że wy mnie też dobrze słyszycie. Turzynie, dziękuję bardzo, ja też. Winterze, no to jest, widzisz, mamy podobne podejścia w tym względzie akurat. Dobra, drugi etap. Pierwszy przechodzę już regularnie, to już jest, nie wiem, trzecie czy czwarte przejście pierwszego etapu bez żadnego zgonu. Popcornik, no tak. Popcornik, nie wiem jak cię odmieniać, bo wiem, że jesteś dziewczęciem, jeśli mogę użyć tego określenia, więc ogólnie popcornik w wersji żeńskiej brzmi... Będę nie odmieniał, jeśli mi to wybaczysz. Maverick, będzie w pierwszym kwartale ma się pojawić 2020 ten nowy Broken Sword, to na pewno go sprawdzę, na pewno go sprawdzę. I cały czas myślę o panu Cecilu i coś tam próbuję załatwić. Uwaga, a przy okazji, uwaga, 8 będę mieć dla was fantastyczną wiadomość. Ta fantastyczna wiadomość będzie się nie tylko wiązać z faktem takim, że 8 jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku, bo, znaczy w tym roku akurat, to jest tłusty czwartek, ale będę mieć 8 do przekazania bardzo radosną dla wielu osób informację, ale też informację, która będzie wymagała szybkiej reakcji. Bardzo szybkiej reakcji. Ale część może się bardzo ucieszyć z tej wiadomości. Część z was. I ja się bardzo cieszę sam. Więc 8 bądźcie czujni. Jeśli będzie transmisja, będę starał się transmisję przeprowadzić. Tylko nie wiem, czy wieczorem, raczej bardziej chyba koło wczesnego popołudnia.
to będę mieć dla was informacje i możliwe, że będę mieć też dla was jakiś konkurs związany z tą informacją. O, 8 lutego. 8 lutego. Piotrze, dziękuję serdecznie za miłą opinię o odcinku Fantasmagierii. Damian jest fantastycznym prowadzącym i Fantasmagieria to doskonały podcast. Bardzo bym zachęcał was, bo jak na podcast z tak długą tradycją ma moim zdaniem zdecydowanie zbyt mało subskrybujących, szczególnie biorąc pod uwagę, że Damian to już ile? Od 2008 roku nadaje, czyli niedługo będzie, już chyba ponad 15 lat nadaje. Czy wydają Rick Dangerous 2024? Pyta Zero Shutdown. Nie, to byłaby radosna informacja, natomiast to jest to informacja innego rodzaju. O, jest Damian! Moi drodzy, koniecznie subskrybuj. Damianie, nie wiem, czy ty powinieneś mieć tutaj w ogóle moderatora. Jak nie masz, to pewnie zaraz mogę ci go dać, żebyś mógł wkleić linki do Fanty. Trzeba te 2000 trzeba osiągnąć jak najszybciej. Tylko wiesz, Damianie, ty musisz dodawać obraz jakikolwiek, bo wtedy algorytm YouTube'a nie będzie cię upychał po jakichś ciemnych zakątkach. Zero Shutdown. Kiedyś na pewno zostanę dziadkiem. Dziadkiem stryjecznym, tak się mówi. Już jestem, czyli moja siostrzenica ma córeczkę, natomiast takim, no kiedyś na pewno zostanę dziadkiem. Kiedyś pewnie umrę też. Kiedyś się zestarzeję. Spiritual pewnie tak. Pewnie tak. To jestem. Ogólnie, jak mnie widzicie tutaj na transmisji, to ja tak samo się zachowuję normalnie. Więc zresztą są tutaj osoby, które widziały, z którymi rozmawiałem na żywo po wielokroć, więc chyba mogą to potwierdzić. Kiedy skończę Rika? No nie wiem, Greg Wu. Nie wiem. Blitz się, nie, 8 to żadna informacja taka szalona jak ja w kanale. Powiem tak, ja nie ukrywam, że ja napisałem tam do kanału Zero, że chętnie bym pomógł w różnych kwestiach związanych z grami, popkulturą czy wirtualną rzeczywistością. Nie dostałem żadnej odpowiedzi. Trudno się dziwić w sumie, absolutnie się nie obrażam, to jest, jednak mam kanał, co by nie mówić, niszowy, tak? A tam raczej liczą się zasięgi. Ale też liczę na to, że ktoś od gier, nie, taki Archon byłby super, tylko że on mieszka w Szkocji, ale może zdalnie. Energik byłby fajny. No, kto tam jeszcze mógłby być? Przecież mamy Roka i Borysa. Oni mają wielkie zasięgi, bardzo popularny podcast. Mogliby spokojnie też tam coś prowadzić. Oktan777, witam serdecznie. O, Wąziu oczywiście. Wąziu zawsze. Dobra. A czy ktoś wie, kim pan Klocuch jest w ogóle? Bo on chyba jest cały czas enigmą jakąś, zagadką. Ja nie wiem za bardzo. Czy zagadka Klocucha została już rozwiązana, czy nie? Dobra, tutaj ostatnio zginąłem przez spadający stalagmit. Tytusie, podejrzewam, że gdyby zajmował się grami soulsowymi, to byłoby bardzo merytorycznie i też pewnie wesoło. Natomiast nie wiem, czy gdybym miał się zajmować ogólnie większą rozpiętością gatunków, to czy byłoby równie merytorycznie. Udało się! Brawo! W końcu nie zginąłem tutaj. Jakże się cieszę. Ha! Dobra. To na razie chyba moje najlepsze przejście jest. Rafale, dziękuję serdecznie za dołączenie do subskrybentów.
twoje zdrowie resztką soku z gumy jagód. Jarku, tak, ja wiem, niestety mówiliśmy o tym w Grysławie. W poprzednim Grysławie mówiliśmy o tym, że tygrysek, czy ja go nigdy nie poznałem na żywo, natomiast ja z nim, że tak powiem, wchodziłem w rozmaite interakcje na samym początku istnienia gry online, bo ja byłem jedną z osób, która na gry online się pojawiła jako pierwsza. Chyba w ogóle byłem pierwszą osobą poza członkami redakcji zarejestrowaną na forum gry online. Mam ID numer 10. I tam kolega Tygrysek od samego początku był. Też chyba od roku 2000 albo 2001. Młody chłopak. Kurczę, straszna tragedia. No straszna tragedia. Memento mori, tak? Ja na gry online mało recenzji napisałem. 3 czy 4 i plus jakieś tam rzeczy związane z publicystyką. Natomiast byłem na forum. Bardzo aktywny swego czasu. Bardzo, bardzo. No dobrze. PB, na gry online są na pewno moje recenzje Arcanum. Na pewno jest moja recenzja Anachronoxa. Na pewno jest artykuł o Baldur's Gate 2, taki dłuższy. Coś tam było jeszcze, już nie pamiętam. To było 24 lata temu, więc wybacz, ale dokładnie nie pamiętam. Natomiast zupełnie nie wiem, czemu teraz zginąłem, bo joystick był odchylony. Z całą pewnością w stronę prawą, jak każdy powinien. I zginąłem. O. Deepak, dobranoc. No ja już dawno na gry online nie zaglądałem. Kiedyś gry online, tak do 2010 roku, to była w ogóle moja strona startowa. Tak dzień ja pracowałem też w gry online, zajmowałem się przez pewien czas encyklopedią gier. Edytowałem i dodawałem i no dużo tam dodałem pozycji w encyklopedii. Który to był rok? 2005, 2006 chyba. Dobra. Ha! Pięknie! Pięknie udało się. Doskonale. To jest... Tutaj trzeba trzymać się znowu strony lewej, bo po prawej pojawią się kolce. Tutaj gry na GameCube, Eternal Darkness, Metal Gear Solid, Twin Snakes, Zelda, chciałeś gry nie od Nintendo, to Zelda odpada, tak? No ale Residenty odnowione, i Zero, i Jedynka, i Czwórka oczywiście. Co tam jest jeszcze? Beautiful Joe, koniec. Czuję się rozczarowany sobą. W tym momencie. W każdym razie Beautiful Joe, bardzo dobra gra. Killer 7, bardzo dobra gra, ale on też wyszła na PlayStation 2. No ale na pewno hiciory od Nintendo, czyli i Mario, i Zelda, i Zeldy w zasadzie. Silicon Knights tak naprawdę stworzyli w zasadzie 4 gry, czyli Blood Omen, następnie Eternal Darkness, następnie Twin Snakes, następnie Two Human, i Two Human ich pogrążyło, a w zasadzie pogrążył ich silnik Unreala i pozew, który złożyli w stosunku do Epic Games, który to sprawił, że studio zbankrutowało, bo sąd uznał, że Epic Games nie jest winne zarzucanych mu, czy też im zarzucane czynom. I język polski, odmiana, trudna sprawa, więc
Slick and Knight w zasadzie zbankrutowało. Dennis Dyack to był szef studia, z tego co pamiętam. Drego, witam serdecznie. Dobra, tutaj trzeba bardzo uważać, bo można głupio zginąć. O. Znaczy wszędzie, w tej grze wszędzie można głupio zginąć, ale w tym miejscu szczególnie. Czemu nie gram w gry MMO? Drogi Mat, ja próbowałem wielu gier MMO i często poświęcałem na nie jakiś czas. Natomiast nigdy żadna z nich nie zawładnęła mym sercem aż tak, bym poświęcił jej dłużej niż tam 2-3 miesiące. Ogólnie uważam gry MMO za zbyt potężny wysysacz czasu i to są gry, które wymagają specjalizacji. A ja lubię grać w różne gry. Udało się. Nudziłbym się, gdybym musiał grać, gdybym, no w zasadzie byłbym zmuszony do gry tylko w jedną cały czas. Dobra. Tak, Andrea, robiliśmy i dwójkę Inkwizycji, ale tam nie jestem zadowolony. Ani z jednego, ani z drugiego. No dobra, czekamy, aż spadnie na jego stalagmit. Kryspinie z platformówek na GC, no to koniecznie jednak gry od Nintendo, czyli przede wszystkim Super Mario Sunshine, którego ja absolutnie uwielbiam. Plus jest fantastyczny Luigi Mansion, jedna z moich ulubionych gier i jedna z ulubionych też gier Andrzeja. Koniecznie, jeszcze raz wspominam o Fantasmagierii. Poczekajcie, ja to zaraz wkleję wam, żeby nie było tak, żeby... Ja wam zaraz wkleję odnośnik do Fantasmagierii, żebyście mogli po prostu sami ten wspaniały kanał zobaczyć i go zasubskrybować w te pędy. Tylko mówi się, Damianie, musisz jakiś obraz dodać, chociażby, nie wiem, zapis rozgrywki, żeby cokolwiek się ruszało na ekranie. Bo inaczej cię pogrąży. O, uwaga. I wklejam pyk. I wklejam tutaj też na Twitchu. Proszę subskrybować, moi drodzy. Jest w tej chwili 1820 mniej więcej subskrypcji. Jakbyśmy dobili do 2000 dzisiaj, jest tyle osób, że możemy dobić do 2000 subskrypcji Fantasmagierii. Gwarantuję wam, że warto. Jeśli nie warto, to możecie spokojnie też odsubskrybować i mój kanał, i Damiana, ale gwarantuję wam, że nie będziecie zawiedzeni. To jest Nestor polskiego podcastingu. Nie znać Fantasmagierii to jest jak być podróżnikiem bez mapy w świecie gier. To jest człowiek, który pokaże wam właściwą drogę. Zróbmy odcinek na 2000 subów. Mój drogi, ja dla ciebie wszystko. No. Popcornik, jeszcze nie wiem. Trudno mi cokolwiek sądzić o Skull and Bones. Mam nadzieję, że... Kurczę, 10 lat nad tym pracują. To spodziewam się niestety pięknej porażki, ale chciałbym, żeby mi się powiodło, naprawdę. Tylko, że jest już gra o piratach, czyli Sea of Thieves istniejąca. Ravenlocie, alo, na Amiga jest słabe. Nie ma na Spotify'u? Chyba jest Fantasmagieria na Spotify'u. Chyba jest. Seventh Guest VR był ogrywany, nie przeszedłem jeszcze, ale jest bardzo, bardzo solidna gra. Takie 7,5, nawet miejscami 8 na 10. Bardzo solidna gra. Także Fantasmagieria jest na Spotify'u. Uwaga, czekamy na... A, dobra, już wiem na co. Do góry, opsa, udało się. Także bardzo, bardzo was proszę o subskrypcję. Nie dla mnie, a dla mojego przyjaciela Damiana, który nie dość, że jest fantastycznym człowiekiem,
Kociokwiku, witam serdecznie wśród obserwatorów. Koniecznie zasubskrybuj Fantasmagierię. To jeszcze, no mówię, jest nestorem podcastingu polskiego. I w przeciwieństwie do Grysława, który niestety jest krótki, bo jestem słabym człowiekiem, to u Demiana podcasty czasami 3 godziny. Ostatnio to prawie 4 dobiliśmy. I ma świetnych gości. Także mnie. Dobra, tutaj naciskamy i tu odpuszczamy sobie ten. Blitzie, bardzo bym chciał na Essen się znowu wybrać, bo moją jedyną wizytę tam przedpandemiczną wspominam bardzo, bardzo sympatycznie. Chociaż... O, w mordę. Nie! Udało się nie zginąć! Ha! Ale nie wiem, czy wyrobię czasowo. Co takiego słabe w Aloalo? To jest słaba platformówka, no po prostu detekcja kolizji, słabe projekty poziomów i tak dalej. To przygodówkę z tego powinni zrobić. Czuję się oburzony tym, co się teraz stało, bo ja... Albo joystick mi stanął dęba. Na Pyrkon raczej na pewno się wybieram. Więc lecimy dalej. I na Pixel Heaven też, więc Pixel w czerwcu jest bodajże. No i na Game Music Festival do Lądka Zdroju. Jak ktoś będzie w Lądku Zdroju, to zapraszam do przebicia piątki 4 maja, a wcześniej w Polsce koncert Last of Us z Michaelu. Witam serdecznie wśród obserwatorów. Już chyba jest 6 tysięcy w ogóle na Twitchu w tym momencie, tak mi się wydaje. Greg W, z tego co wiem, to w tym roku Pixel wraca do zajezdni. I dobrze. Łukaszu, ja już gram w Stormgate'a. Znaczy dzisiaj próbowałem się połączyć. Nawet napisałem na ich Discordzie, że hej, tłumaczyłem Warcrafta 3 i Starcrafty i że byłoby wielką przyjemnością móc nad Stormgate'em pracować. Dużo osób ten wpis polubiło, ale na razie to tyle, tak zmiękczam powoli materię. Damian ma 1,87 subów? Proszę Państwa, czy dobijemy dziś do 2000 subskrypcji dla Damiana? Koniec. Jeszcze raz wklejam. Proszę subskrybować Fantasmagię. No, i naprawdę nie będziecie zawiedzeni. To jest strawa duchowa wspaniała. Macedoniuszu, bardzo możliwe, że masz rację. Spróbujemy. Udało się teraz. Dobra. Zabici. Teraz tu będą dwa pingwiny spadają. To są pingwiny? Nie, dwaj kaprale. Pierwszy kapral i kapral drugi. Chodź kapral drugi, no. Spec Ops The Line MZ, drogi, to jest bardziej serce ciemności pana Konrada, nie? Dobra, czekamy. I... Kryspinie, mówisz o tej grze, czyli o Riku? Nie. Próbowałem w nią grać na padzie. Dla mnie nie. To jest najwspanialsze urządzenie do sterowania. Nie ma lepszego. Piotrze, Starfield na PlayStation 5 pierwsze słyszę. Ale... Trzeba jakoś ratować markę, która nie wypaliła. Aleksie, serce ciemności. Heart of Darkness. Polskie tłumaczenie jako jądro nie ma za bardzo sensu. To jest serce ciemności. Dobra, udałeś. Tomku, mnie się gra nim znacznie lepiej. Problem jest w nim taki, że czasami nie wchodzą skosy. Kamilu, moja ekipa, ja i moja ekipa tłumaczyliśmy dodatki do StarCrafta, czyli Heart of the Swarm i Legacy of the Void oraz pierwszego zremasterowanego StarCrafta. StarCraft 2 to jest jedyna gra, której nie tłumaczyłem, natomiast robiliśmy do niej poprawki, aktualizacje, patche, dodatki i tak dalej.
Dobra, to już jest sama końcówka. Kardeju, słyszałem niestety, że się źle sprzedał, co mnie smuci bardzo. Dobra. Blisko końca. Tutaj trzeba z samego krańca skoczyć. Udało się. Temu panu trzeba puścić bombę. Tu na górę trzeba wskoczyć i też puścić bombę i się schować. Nacisnąć przycisk, który zlikwiduje blok w prawym, w lewym dolnym rogu. Andrea MMX 10, przepraszam. Grałem przez chwilę, trochę pograłem i taki bardziej Legend of Grimrock, moim zdaniem jak najbardziej część pozytywna, natomiast grałem, no nie przeszedłem, bo to jest duża gra, niestety nie miałem czasu. Dobra, teraz tutaj musimy spaść i odpalić bombę. Udało się. Franku, Ninja Gaiden, wspaniała gra, kocham Ninja Gaiden, szczególnie dwójkę. Uwielbiam tę grę. I kiedyś, jak się troszkę uspokoi z liczbą gier, które teraz wychodzą, to z dziką radością dwójkę i jedynkę bym pokazał. Bo to wspaniałe gry są. Pyk. Strzał. Dobra. Okej, co tutaj się działo? O, dobra. Chyba za tym trzeba pójść. Czy za tym? Jeszcze raz. Czy za tym, który idzie w prawo, czy za tym, który idzie w lewo? Najtrudniejsza gra do przetłumaczenia. Bard's Tale na pewno był wymagający, ale najtrudniejszy był Fallout 3 i Oblivion, bo były straszne ograniczenia, jeśli chodzi o używane formy językowe. Jaronie, 100% prawda. Mógłbym przebić piątkę, gdybym był teraz koło ciebie. Dobra, nie pamiętam, czy chyba teraz lepiej skoczyć. Czyli potem jak przechodzi. Kurczę, spóźniłem się. Raz, dwa i... Nie! Nie! Dwa życia. Koty, nie ma wchodzenia teraz. Miałyście swoją szansę, koty. Zmarnowałyście ją. Ze względu na różnice kulturowe? Znaczy na pewno, powiem tak, może to wydać się śmieszne, ale Diablo 3, gdzie wszystkie legendarne przedmioty były praktycznie jeden do jednego nawiązaniem do jakichś kultur, do seriali, komiksów i tak dalej, czy postaci z popkultury amerykańskiej, niekoniecznie znanej w Polsce, no to było może nie jakieś szczególnie trudne wyzwanie, ale na pewno w pewnym dawało duże pole do popisu. O, tak bym powiedział. Jonathanie, dziękuję. Najnudniejsza gra? No to pewnie jakiś Grand Prix 3 albo coś takiego. Matia, kocham słodycze, niestety, to jest moja zguba. Kocham, ale staram się trzymać formę, nie? Więc i kontrolować kalorie. I teraz momencik, ja zrobię sobie na chwilkę, przejdę na zapis swojego przejścia tej gry wcześniejszego, żeby zobaczyć, jak, w którym momencie trzeba tam skoczyć. O, właśnie chyba, że Michał napisał, musisz skakać zaraz.
jak oba naraz przejeżdżają, Katarzyno, no nie wpuszczę kotków teraz. Jeśli do Zelda, to mogę wpuścić, ale to za momencik. Jeszcze odświeżę Fantasmagierię. No i jeszcze 120 osób, moi drodzy. Proszę. Powiem tak, wpuszczę kotki, jak zasubskrybujecie Fantasmagierię. Dla przypomnienia. Dla przypomnienia, proszę. I tutaj, proszę subskrybować. Mateku, witam serdecznie. Więc ja muszę zobaczyć, jak tutaj się zmienia na kanale Fantasmagierii. Jak idą w górę rzeczy. Natomiast jeszcze zerknę oczywiście u siebie. Jak sam przechodziłem drogiego Ryszarda Niebezpiecznego. Tylko muszę się wciszyć. Który to był etap? Chyba tutaj. Wyzwanie Ryśka. Styczniowe wyzwanie Ryśka. Numer 3, więc to jest chyba to właśnie. A nie, to już jest trzeci etap. Boże. Jak ja kiedyś miesiąc temu dobrze grałem. To jest szantaż. Tak, to jest szantaż. To jest. Ja nie kryję się z tym. To jest szantaż. To jest szantaż. Ale mam nadzieję, że to jest szantaż taki, wiecie, pozytywny, z którego wszystkie strony wyniosą coś. Puszczenie kotków za 2000 słów nie na moim kanale. Nie na moim kanale, od razu mówię. To nie chodzi o mój kanał, tylko chodzi o zaprzyjaźniony. Jest już, tylko brakuje niecałych 100 osób. Niecałych 100 osób brakuje. Więc jesteśmy blisko, proszę Państwa. O, koty się domagają. Ja Wam przetłumaczę, to było subskrybujcie Fantasmagierię. Subskrybujcie. To już jest prawie koniec. Fantasmagierię, subskrybujcie. Subskrybujcie. No i teraz. O, poczekajcie, już jestem blisko tego punktu, chyba, czy go przeciąłem? Nie, już jestem. Podglądam teraz sobie, jak to przechodziłem poprzednio. O, już bliziutko. MZ, to jest skandal, że nie ma tak, że tak długo działa i nie ma jeszcze tylu subskrypcji. Po prostu Damian jest zbyt skromnym człowiekiem i za mało promuje siebie i swoją fantastyczną osobę. Nie wiem, czy słyszeliście, jak kot zamiałczał subskrybujcie Fantasmagierii, mię. O. Patrzę teraz, co tu się dzieje. Zrobiłem tak o na filmiku. Rzeczywiście, jak dwa przejechały. Dobra, muszę to cofnąć. Przejechały dwa Michały. Jeszcze raz popatrzę. Drego, czy grywałem... Strategię Odessy nie grywałem praktycznie. Znaczy, grywałem chyba w Panzer Generala. Spacja bez dużych liter. Witam serdecznie. Dla osób niewiedzących, czemu mówię z dużych liter, bo jest też P spacja bez małych liter. Ze swoją szanowną małżonką. Poczekajcie, uwaga. Tak, jak dwa przejadą, to wtedy tam idziemy. Dobra, wpuszczam, patrzę jak tam u Fantasmagierii. Brakuje 80 osób, ale dobrze. Wierzę w wasze dobre nastawienie. Idę wpuścić koty. I starego gracza też subskrybujcie, tak. Chodźcie. Który to? Który to? No co? Chodź. Chodź, no chodź. Co taki nieśmiały teraz jesteś? Chodź. Chodzisz? No chodź. No chodź. Chodź. Chodź, grubasie. Chodź, grubasie. Chodź, grubasie. No. Proszę, oto on. Dobra. Siadaj i siedź.
No i zeskoczył. Pewnie będzie chciał mi wejść za monitory. A jak wejdę za monitory, to wiecie, jest ryzyko przerwania transmisji. No, bardzo, ja jestem mistrzem przekupywania kotami. Ojej. Sprawdźmy, jak tam u... No, już 70 osób i będzie 2000. Dobra, przechodzimy na grę. Czyli jak te dwa przejadą? Tak, no bo wtedy... Jasne. O, tam zginął jakiś dziabąg. Pięknie jemu się włącza diesel wtedy. Dobra, czekamy. Z której strony? Z tej. Koty tylko w domu chodzą. Nie, ja ich nie wypuszczam. Z obawy, że coś mogłoby się stać. Tu jest, ja mieszkam w domku, który jest blisko ulicy, na której no jest jakiś tam ruch. Może nie gigantyczny, ale jest. One nigdy... Raz jeden uciekł, ale tak to nigdy nie były poza domem. Więc bałbym się, że coś mogłoby się stać niedobrego. I wtedy byłoby mi bardzo, bardzo przykro. Dobra. Moi drodzy, ping i ping. Mateuszu, serdecznie dziękuję. Czy gram gry turowe typu Heroes 3? Ogólnie tłumaczyłem Heroes 3. Wolę Heroesa drugiego. Dwa swa, witam serdecznie wśród subskrybentów. Myślałem o tym, żeby Gorkiego ograć. Ja szukam sposobu, żeby ściągnąć na kanał Adriana Chmielarza. Monku, witam serdecznie wśród obserwatorów. Więc może, jak powiem, słuchaj, Adrian, może zagramy razem w Gorkiego, coś takiego, to by się pojawił. Bo miało się pojawić z okazji Witchfire, ale kurczę, coś nie możemy się zgrać. Jonathanie, oczywiście, że była przechodzona jedynka. Dobra, to jest przedostatni ekran. Tutaj oczywiście spada stalaktyt, tylko nie pamiętam, czy tutaj, nie, tutaj. Oczywiście. Młody, gdybym mieszkał gdzieś bardziej na wsi, to też by biegały. Tutaj po prostu się boję, że coś je przejedzie. Kiedyś, nie wiem ile to było, 3 lata temu był kot, miałem kota zwanego Spaślakiem, fantastyczny, który sobie po prostu wybrał ten dom jako swój dom. I pojawił się nawet na kilku filmikach kiedyś. I pewnego dnia 2 lata temu zniknął. Wyszedł i już nie wrócił. I szukałem go, rozwieszałem informacje, jeździłem po wsiach. Ludzie donosili, że o, widzieli tutaj Spaślaka, ale go nie było, więc... Subcio Rupcio, witam wśród subskrybentów. Ravenlocie, sądzę, że Damian akurat skończył Populusa drugiego. Dobra. Co ja tu muszę zrobić? Chyba ostatnio zginąłem. Nie tak! Głupcze! Głupcze! To do mnie było. O, właśnie! Jeszcze. To ty, kusie, nie wiesz, jak wygląda twórca Ethana Cartera? Rocznik 71, duży, postawny mężczyzna, już bez włosów. Jest bardzo, bardzo elokwentny. Bardzo elokwentny. Wygadany jak niezwykle. Miłośnik dobrego jedzenia też. Dobra. Tak to się robi. Jest! Jest! Conan Trusie, to jest na Amidze. I zyskałem jedno życie, czyli udało się przejść jednym ciągiem pierwszy i drugi świat. Mateuszu, witam serdecznie wśród Grysławian. Dobra.
Tu trzeba uważać, tak. Ten głaz zacznie spadać, muszę się schować. W tym wypadku to jest prawie prawdziwa Amiga, czyli RetroPie. Natomiast było łatwiej po prostu podłączyć i transmitować obraz. Ale jak jedną ze swoich Amig zmodyfikuję tak, żeby HDMI wypuszczać, to będzie za Amig transmisja. Dobra, patrzymy jak tam moja droga Fantasmagieria. Ilu z was subskrybuje? Spójrzmy. Zatrzymało się. Ja sprowadzam koty. Moi drodzy, ja sprowadzam koty. A co z waszą obietnicą? Zbiorową. Wszystkich tutaj zebranych. Że zasubskrybujecie Fantasmagierię. Jest 1930. Pewnie z groszami. Więc brakuje jakichś 60 osób. Nie wierzę, że spośród tak znakomitej grupy blisko 700 osób oglądających tę transmisję nie znajdzie się 60 żądnych przygód dusz, które chciałyby wyruszyć na podróż swego życia. Podróż, której nigdy nie zapomną i o której zawsze będą z radością wspominać, że to był dzień, kiedy po raz pierwszy poznałem Fantasmagierię. To jest dzień, w którym po raz pierwszy zanurzyłem się w ocean podcastów już blisko 600, nadawanych od ponad 10 lat. Grubo ponad 10 lat. Koniecznie. Piotrze, już link podaję. Oho! Poczekaj, coś się stało. Gdzieś się chyba zaklinował. Sekunda. Chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? No i co? A! Uciekasz teraz. No to uciekaj. Uciekaj. Zelda, teraz ty wchodzisz? Chodzisz tutaj, czy co? No, musisz się przywitać. Zelda, kochana moja. Oj, Zelda. Oj, witam serdecznie. The Minotauros. Jest Zelda. Wróciła Zelda, nastąpiła wymiana pokoleniowa. Coś zrzucił, nie wiem co. Na razie nie chcę sprawdzać. Piotrekusie, nie odsubskrybujesz. Fantasmagieria jest zbyt dobra, żeby odsubskrybować. Franku, nie sądzę, żeby to było możliwe. Nie wiem, czy ktokolwiek posiada jakiś kod działający tej gry. Są obrazki, są filmiki, ale kod? Wątpię. Sprawdźmy. O, 30 kilku osób brakuje i będzie 2000. Janku, jeszcze Bobo VR Super Strapa nie zamówiłem. Dobra, teraz skupienie. Skupienie. Rafu, był kot przed chwilą na ekranie. Teraz właśnie swoimi pazurami wbija się w wersalkę. Musimy uważać na tą... I idziemy dołem. Przypominam, idziemy dołem. Są różne drogi, ale my idziemy dołem. UV jest bardzo dobry. Och, morda. Ależ spartoliłem. Dobra. Tutaj spadają z góry różne rzeczy. Tak zwane kupy spadają z góry. Tylko nie pamiętam, czy na tym ekranie spada kupa, czy nie. Wastorogis, witam serdecznie. Tutaj się chyba udało. Aha! Tutaj na pewno coś spada z góry. Andrew Beachwood to jest Quickshot Python. Więc tak, Quickshot. Tu chyba trzy razy spadają teraz. Powolutku. O. Tak, wiedziałem, że tu spada. Raz. Teraz gdzieś tutaj drugi raz będzie. Łop. Albo zaraz. O, tutaj drugi. I chyba zaraz będzie trzeci. Piotrku się tak, bo ja często w Fantasmagierii jestem. Od lat. Jeszcze zanim był Grysław, to ja byłem w Fantasmagierii. Jeśli pamiętacie świętej pamięci Kuldanka, to też występował w Fantasmagierii. Myśmy tam razem często mieli przyjemność prezentować swoje opinie na temat gier. Czy można prosić o linka? Oczywiście, że można prosić o linka. Tutaj
proszę link do Fantasmagierii. I tutaj jeszcze na Twitchu wrzucę link do Fantasmagierii. Może ktoś pośród 150 ponad osób na Twitchu również chętnie zerknie do tego fantastycznego podcastu. Dobra, tutaj muszę chyba... Tak to się robi. Jonathanie, ten odcinek ma ponad 3 godziny, plus są dwa Rafały fantastyczne, stary gracz i Rafał Sikciński, więc jest moim zdaniem znakomita grupa. O, udało się, dobrze. Dobrze, już nie pamiętam dokładnie, co tutaj się działo. Kurczę, to niedobrze, że nie pamiętam, co się działo. Czy tutaj były niewidzialne... Ja powinienem odpalić. Andrea, to nie będzie jeden odcinek, to będzie cały cykl. To będzie cały cykl, tylko ja na przykład chciałbym zrobić też ten cykl 100 najlepszych gier na Amigę, ale po zrobieniu połowy listy wywalił mi się program, którym tę listę robiłem. Ja jestem typowym... kurczę, ja nie cierpię kotów. Ja właśnie mam powiedzieć, że koty to są paskudne. Nie wiem. Zawsze uważałem siebie za psiarza bardziej. Zdecydowanie bardziej psiarza. Natomiast no, jak się pojawiły, no to takie kochane zwierzęta, że co miałem zrobić? No, co miałem zrobić? 501 miejsce Ravenlosie to byłoby za wysoko. Dobra. Tutaj jak tu się wychodziło stąd? Jonathanie, nie ma o NES-ie i Famiconie, ale będzie. O, tak to się robi. On teraz się schowa tutaj, nie? Dokładnie. Aha, bo... Słynne ostatnie słowa. Kurczę. Ale to... Forfiterze, jeśli twoja szanowna małżonka powiedziała, że typowy, to bardzo źle, bo zawsze staram się być atypowy, a tutaj muszę nad sobą popracować. 29 czy 28? 28 chyba. Balrogu, witam serdecznie. Balrogu, nie będę teraz na transmisji rozwijać uwag do książki 500-stronnicowej na transmisji w grze, gdzie liczy się totalne skupienie. Wybacz, mój drogi, ale no nie ma szans. Pogubiłbym się teraz. Znaczy, powiem tak, z grubsza, do czego mam uwagi? Jest to, wydaje mi się, albo może wynika to z mojego niedokładnego czytania. Nie są wyjaśnione cuda związane ze zmianą falowania przestrzeni. No i wydaje mi się, że przedstawienie, że dialogi niektóre, szczególnie przedstawiające realia wewnątrzchińskie, są tak jakby były pisane tak, aby ukoić cenzurę. O. Ale nie będę teraz rozwijał, wybacz. I moje uwagi są głównie związane z częścią tą beletrystyczną, czyli z samym pisarską samą stroną. Nie jeśli chodzi o pomysł, bo pomysł jest moim zdaniem wyśmienity, doskonały. I przedstawienie tego pomysłu również. Natomiast bardziej mam uwagi co do języka. Może być to też problem wynikający z faktu, że ta książka została przetłumaczona na język polski z angielskiego, a wyszła pierwotnie po chińsku, czyli mamy tłumaczenie tłumaczenia. Łukaszu, odnośnik już podaję. Proszę. O właśnie, bo Arugu napisali dokładnie to, co też powiedziałem. Więc możliwe, że te moje uwagi
One nie są związane z treścią, chociaż mam pewne... Zelda, co ty robisz? Mam pewne uwagi co do ciągu przyczynowo-skutkowego w niektórych miejscach, ale możliwe, że to wynika z mojego niezbyt dokładnego przeczytania. Natomiast wstrząsające są tam szczególnie pierwsza scena z rewolucji kulturalnej. Oj, jak ona mi się... Jak ona mi przypomina to, co może się powtórzyć, w zasadzie już się powtarza w niektórych krajach obecnie. Jak rewolucja kultura, czy też kulturowa w zasadzie, i Hubeibini dotarli na zachód. Zero Shutdown, dokładnie tak. O problemie trzech ciał. Ogólnie uważam tę książkę... Znaczy, długo się do niej zabierałem, ale uważam za niezwykle interesujące. Znaczy, sama koncepcja jest... Nigdy bym nie pomyślał w taki sposób. To koncepcja jest fantastyczna. Fantastyczna jest po prostu koncepcja. I widać, no i to jest twarde SF. Ja co chwilę musiałem się doszkalać z fizyki szczególnie. Przypominać sobie pewne rzeczy. I to jest piękne. To jest książka, która prowokuje do myślenia też. To jest naprawdę wyśmienite. Natomiast mam uwagi co do języka trochę. Ale one są mikroskopijne, jeśli popatrzymy na całość. Chociaż w zasadzie mam jedną uwagę, tylko... Bo ta książka pretenduje do pokazywania nam teraźniejszości roku 2008, no i lat późniejszych i wcześniejszych także, ale powiedzmy, że głównie toczy się tam chyba właśnie w 2008-2009 roku i mamy bardzo ważny anachronizm w tej grze, czyli rzecz, która w tamtych czasach nie występowała, ba, rzecz, która w tych czasach dopiero zaczyna się pojawiać, a mowa tutaj o tym stroju, czy też goglach wirtualnych. No, to jest coś zupełnie jakby nie pasującego do całości opowieści. Ale jednocześnie rzecz niezwykle kluczowa dla samej fabuły. Kapitanie, 22 miesiące wsparcia. Mój drogi, serdecznie dziękuję. Piotrze, rozumiem, są różne gusta. Natomiast sugerowałbym przeczytanie może nawet, jeśli książka ci się nie spodobała, to z samej koncepcji całości, bo ta jest bardzo ciekawa. No i ciekawe jest też spojrzenie na wszystko z punktu widzenia człowieka z Dalekiego Wschodu, z kultury nam, no mam wrażenie, jeszcze bardziej obcej niż obca była, bo dla mnie w tej książce to najbardziej chyba obcy są właśnie Chińczycy. To jest taka stadna mentalność i to, jak zostali po części przerobieni przez towarzysza Mao. No. Co tu się dzieje? Nie wiem, co się stało. Nie chciał, podkładał bombę zamiast uderzyć przycisk. W Utzgerze niestety nie wiem. Jeszcze, muszę zacząć od początku. Bo mogę jedno życie stracić na tym etapie, ale jedno to jest max. Niestety nowego sezonu Diablo myśmy już nie tłumaczyli. Smuteczek! Mike, dobry wieczór. A ja sprawdzę, jak tam na Fantasmagierii jest. 1990... Brakuje kilku subskrypcji. Kilku subskrypcji, żeby Fantasmagieria dobiła dzisiaj do 2000. Raz jeszcze mówię, to nie jest
to nie jest mój podcast, ja tam jestem gościem, natomiast jest to ojciec polskiego growego podcastingu. No w zasadzie można powiedzieć, że ojcem był Piotrek Gnyp, więc Damian jest wujem, a takim dobrym wujem polskiego podcastingu. Janku, materiały z, znaczy niekoniecznie z Questa, ale z VR-u powinny być we wtorek. Jest 2000? Super! Damianie, nie wiem czy jesteś, pewnie poszedłeś, ale gratulacje, masz 2000 subskrybentów. Bardzo się cieszę. I dziękuję serdecznie wszystkim wam, którzy przekupieni kotami, Zeldą, grubym Jaskrem, dali tę subskrypcję. Gwarantuję, że nie pożałujecie. Dekardzie, dziękuję serdecznie za dołączenie do obserwatorium. Dobra. Ja mam wrażenie, że te nasiadówy z Ryśkiem. Teraz już gram trochę na autopilocie. To są bardziej takie pogadanki w zasadzie. Dobranoc, Szywarku. Jest w tym... Na Twitchu taka kategoria Just Chatting. To powinna być Just Chatting with Rick. Dangerous. Dobra, idziemy. Żeby tylko głupio nie zginąć. Najgorsza jest głupia śmierć. Najgorsza jest śmierć taka na nagrodę Darwina. To jest naj... Byłoby przykro tak zginąć. Damianie, cała przyjemność po mojej stronie. Teraz 10 tysięcy. Mam nadzieję, że nowi widzowie przyprowadzą kolejnych. I teraz będzie już rosło geometrycznie. Trzeba będzie kamerę kupić, oczywiście. Na 600 odcinek. Musi być kamerka. Chłopie, ty super wyglądasz. Ja w ogóle nie rozumiem, czemu nie chcesz pokazać swojego szlachetnego oblicza. Tak, ciemny las jestem w 1/3 mniej więcej. Też nie wiem, czy... Nie. Chyba w 1/4 bardziej. No jestem w momencie, kiedy... Świat trzech ciał się zresetował i znowu nadaje. O, tak. Żeby nie zdradzać za bardzo, będę szyfrem mówił. No i teraz będzie ta wersja Netflixowa teraz podana, więc... Taką minę chyba zostawię na jakiejś miniaturce. Powinienem jeszcze, mieć jeszcze monokla i powiedzieć... Mój drogi Jarvisie, cóż to się stało? Podaj mi whisky. Czuję się oburzony tym atakiem prądu. Kokoszu, witam cię serdecznie. No jest, są postępy. Dzisiaj już byłem w etapie trzecim. Więc... Tak, jest wersja od Tencenta. Widziałem jeden odcinek, bo ma nawet napisy po angielsku. I wydaje się być bardzo, bardzo zbliżona do książki. No były sceny dosłownie tak jeden do jednego z książki. Nie wiem ile ma odcinków, bo widziałem na YouTubie tylko dwa, ale to ma chyba ze 40 ponoć. Matiksie, witam serdecznie. Mam nadzieję, że już ciebie sytuacja trochę lepsza. Trzymam kciuki, tradycyjnie. Wiesz o tym. Oj. Dobra. Tak jest, strzeliło 2000 subskrypcji Fantasmagierii. Bardzo się cieszę i raz jeszcze wszystkim dziękuję, którzy się dorzucili. Oj, Matik się współczuje bardzo. Współczuję. Co mam ci powiedzieć, no.
Znam ten ból. Znam ten ból. Synek, witam serdecznie. Łukaszu, tak, wiem, że zostały wbite subskrypcje. Znaczy, jeśli bierze się Netflix za to, to trzeba być ostrożny. Natomiast zrobili, znaczy nie wiem, czy to oni zrobili, ale u nich jest Blood Death, dziękuję za 4 miesiące wsparcia. Chyba już więcej nawet. Ten niebieskooki samuraj, który jest bardzo dobry. I zdarzają się bardzo dobre rzeczy na Netflixie, tylko właśnie nie wiem, czy to są rzeczy, które kupuje Netflix i nadają się, czy to są produkcje Netflixowe. Z produkcji Netflixowych to w sumie nie pamiętam żadnej, która by mnie jakoś zachwyciła, a sporo mnie zirytowało. Najbardziej oczywiście Wiedźmin. Dla mnie Wiedźmin jest przykładem zepsucia abominacji, no, totalnego niezrozumienia materiału źródłowego. No właśnie mówiłem, no, że samuraj jest okej. A i skoro ma logo Netflixa, no to jest dobra rzecz od Netflixa, czyli właśnie niebieskooki samuraj. Pewnie tych rzeczy jest więcej, nie? Natomiast jeśli doszło do sytuacji, że odbiorcy zastanawiają się, czy coś jest dobre, czy złe i bardziej się skłaniają ku temu, że jeśli ma logo Netflixa, to raczej dobre nie jest, no to nie świadczy dobrze o nich. Buffa Smolarek, przepraszam, muszę odszczekać. Sandman jest Netflixowy. Tak, Sandman... Kolejna rzecz dobra od Netflixa. Więc jeszcze dojdzie zaraz do tego, że ten nieszczęsny Wiedźmin mi tak bardzo popsuł percepcję, że więcej wyszło rzeczy dobrych, ale ludzie pamiętają tylko te złe. No, Sandman jest wybitny. Sandman jest wybitny. Absolutnie wybitny. Legendarku, ja mówiłem to Damianowi wielokrotnie, że powinien się pokazywać. Ja rozumiem, że niektórzy nie lubią tego, ale to nie jest tak, że Damian jest jakąś osobą totalnie anonimową. Na Pixelhemie się pojawiał. Razem myśmy nagrali dwa gry sławy, gdzie Damiana też możecie zobaczyć. Zawsze, prawda, w kapeluszu kowbojskim występuje, skrywającym jego przystojne oblicze. No ale mam nadzieję, że się odsłoni trochę. Sandman był odkupiony od poprzedniej firmy, a to nawet nie wiedziałem. Albo może kiedyś wiedziałem, ale wyrzuciłem to z pamięci. Ravenlocie, mówisz o Wednesday, tak? Panią Ortegę widziałem ostatnio w paru sketchach z Saturday Night Live i wyglądała bardzo profesjonalnie i jednocześnie uroczo. Świetna kombinacja. W Interze, ale te sceny są też w komiksie, więc wiesz, Neil Gaiman to jest pisarz, powiedzmy, bardziej progresywny. Ja mam poglądy, jakie mam, ale i zdaję, mimo to bardzo lubię twórczość pana Gaimana. Uważam, że akurat, no, tutaj były na miejscu. Mario, witam serdecznie. Nie przeszkadzały mi. Mówię, zwłaszcza, że w komiksie pojawiły się w latach 90., na przełomie lat 80. i 90. Tutaj to w ogóle było łagodniej, bo w komiksie to się dzieją rzeczy. Strzelę sobie jeszcze. I uwaga, nie zapeszając, śmiech Fatmana, bo tak się nazywa, Grubas, to jest główny antagonista. Przechodzimy. Udało się przejść pierwszy etap.
Miłoszu, ale Arcane to nie był chyba serial zrobiony, to był serial przez Riot zrobiony. Zresztą techniczny majstersztyk. Fabularnie średnio mi się podobał, natomiast oglądałem z zachwytem to, jak to zostało zrealizowane, bo przepiękny Arcane był, przepiękny. I po prostu przyjemność sprawiało samo oglądanie tego. Bez zastanawiania się nad fabułą, bo ona była dość dziurawa. Bodzio, bardzo mi się podobał Złodziejski Honor. Bardzo mi się podobał, zwłaszcza Paladyn. Jako że ja, jak grałem w D&D przez lata całe, AD&D w zasadzie, to byłem, witam fana Commodora, to grałem głównie Paladynami. To, jak został przedstawiony Paladyn, to jest absurd. Sceny z Paladynem to cud, miód, malina. Wspaniały. Świetny. Kupiłem go od razu, jak można było go kupić, jak wyszedł normalnie. Daksusie, witam. No jak zacznę grać w Baldura, ja muszę w końcu zacząć w niego, zacząłem, jak tylko wyszedł we wczesnym dostępie, ale muszę tak porządnie się za niego wziąć. Legendarku, nie wiem, czy dobrze zacząłeś od Funky Kowala. Znaczy, dwa pierwsze tomy są wybitne, czyli Sam przeciw wszystkim oraz bez oddechu. Trzeci i czwarty są słabe. Trzeci jest słaby, czwarty jest dziwny. Jeśli chciałbyś klasykę pana Polcha, który był moim zdaniem absolutnie genialnym twórcą, jeśli chodzi o kreskę, o umiejętność kadrowania, o tworzenie dynamicznych scen akcji, to bardziej bym ci polecił Ekspedycję, czyli ten cykl o obcych na podstawie Ericha von Dänkena. Bardzo dobra rzecz. Oczywiście żbiki też rysowane przez Polcha są świetne. No i proponowałbym na początek Torgale. Zwłaszcza, że teraz można kupić, jest jakieś tam edycji Ashet w subskrypcji i to tak do 17 tomu Torgale bez pudła. Każdy świetny. Do Strażnicz, do Wilczycy w zasadzie, czyli do 18 tomu. Wilczyca jest 18. To jest fantastyczna rzecz. Z rzeczami ponadczasowymi, wybitnymi, w zasadzie nie mającymi konkurencji wręcz. Później bywa różnie. No i oczywiście z polskich komiksów, no to Złota Księga Kajka i Kokosza, wyszło 6 tomów, obowiązkowo. Oczywiście Binio Bill Baranowskiego, nie Baranowskiego, tylko Boże, Jerzego Wróbeckiego, a Baranowskiego, Tadeusza Baranowskiego wszystko, czyli, a szczególnie od Na co dybie wieloryby, czy Beknosa Eskimosa. Wilczyca była 16, Jarku? Kurczę, aż popatrzę, sekunda. Jarku, masz rację. Absolutną 17 była Strażniczka Kluczy. A ja się pochwalę, mój ulubiony tom. Pokazywałem już kiedyś, ale trzeba się pochwalić. To jest ten, Władca Gór. To jest dla mnie jeden z najlepszych komiksów w historii w ogóle. To jest jednostrzałowiec. Można go kupić i przeczytać, nie znając historii Torgala w zasadzie. Ale uwaga, tutaj pan Grzegorz Rosiński narysował dla mnie kobietę idealną, czyli Aricja. A, to jest skarb kolekcji. Dobra, i idziemy dalej. Damianie, to będzie ci się podobać, naprawdę. Będzie pan zadowolony. Tylko trzeba w pewnym momencie... Znaczy, może się wciągniesz. Ja akurat kupuję... To jest...
komiks, który mnie kształtował jako człowieka też, więc ja kupuję już przyzwyczajenia wszystko. Komiks w klimatach Huxley'a Orwella to Funky Crime, oczywiście, już ci pokazuję. Najważniejszy chyba komiks w takich klimatach. V jak Vendetta Alana Moore'a i Davida Lloyda. Opowieść o totalitarnym społeczeństwie kontrolowanym ze wszystkich stron, w którym nagle pojawia się pewien tajemniczy osobnik w masce Guya Fawkesa, czyli twórcy Spisku Prochowego, tak? Mus. Bardzo nabiera na, jakby to powiedzieć, staje się coraz bardziej rzeczywista ta opowieść. Mati to chyba Andrzej tą książkę ma, ja nie mam. Dobra, musimy tu nacisnąć i uwaga, wszystkie życia mamy, skaczemy na 1, 2, raz, 2, to jeszcze raz. No. Udało się. Teraz tutaj dwa kroki i puszczamy bombę, po chwili kolejną. Bratniaku, ja jestem fanem totalnym Alana Moore'a, więc czytałem chyba wszystko i oczywiście mam Potwora z bagien. Natomiast bardziej wolę... czy to Strażników, czy to V jak Vendetta, czy to Prometę, czy to Ligę Niezwykłych Dżentelmenów. Chyba najbardziej Ligę Niezwykłych Dżentelmenów. Ogólnie planowałem przygotować taki materiał, nie wiem, jakieś 10-20 minut kulturowy, kulturalny o postaci Alana Moore'a, żeby przypomnieć, może nie przypomnieć, żeby pokazać tego niezwykłego maga. On jest z Sheffield chyba. Bardziej odbiorcą w Polsce, bo mam wrażenie, że pośród, oprócz osób siedzących w komiksach, to Alan Moore nie jest zbytnio znany, a trzeba moim zdaniem go poznać, bo to pisarz jest wybitny. Dobra. Udało się! Za pierwszą razą. Czytałem wiele wywiadów z Alanem Moore'em. Oglądałem wiele jego wypowiedzi. Przedziwny człowiek. Przedziwny człowiek. On siebie uważa właśnie za maga takiego. No, dużo magii w jego opowieściach jest. Nie, Marcinie, ja jestem team Aricja zdecydowanie. Chociaż Chris de Valnor też... mam koleżankę, która wygląda jak Chris de Valnor. I jest aktorką w ogóle, więc... Dobra, puszczamy tutaj. I tutaj znowu. Pyk. Dobra, na razie idzie... A dobra, nic nie mówię. Zawsze kiedy mówię, że na razie idzie, to po chwili jest zgon, więc... Żeby nie było, że zgon, niesiemy zgon ze wszystkich stron. Legendarku, serdecznie dziękuję za dołączenie do Gryszawia. Bardzo mi miło. Dobra. Teraz na dole są kolce. Kierujemy się w prawo. Cynthia. Dobrze, że nie Team Tchiazi. Dobra, szczelmy tutaj, weźmy sobie złoto. O, Hellboy jak najbardziej, albo biuro też jest fantastyczne. No albo teraz też czytam cały czas tak powolutku, bo nie mam czasu. Inną rzecz pana Mike'a Mignoli, czyli Baltimore tutaj jest. Już pokazywałem, wielkie tomiszcze, to jest pierwsze, na razie wyszły dwa tomy w Polsce. I to jest opowieść o łowcy wampirów, takim alternatywnych
latach, początku wieku 20. Dobra rzecz, polecam. Moniu, witam serdecznie. Marcinie, bo ogólnie Jean-Claude Van Damme to po prostu jest świetny pisarz. W zasadzie nie znam komiksu, do którego bym napisał scenariusz, który byłby słaby. No nie ma takich rzeczy. On wszystko, co napisał, to było... Albo inaczej, ja nie znam takich rzeczy. Dobra, tu spada, idziemy na górę. On stworzył także Largo Wincha chociażby. Napisał Schninkla, który jest dziełem wybitnym. I od kiedy przestali z Rosińskim pracować tak bardziej skupiając się na Torgalu, to mam wrażenie, że seria się posypała. Drakeniec, Skarga Utraconych Ziem jest niezła, to już Van Damme nie robił, to już robił pan Jean-Paul Dufault chyba? Czy Jean-Claude Dufault? Nie pamiętam. Te zbitki imion Jean-Paul, Jean-Claude, Pierre Michel są bardzo w Francji popularne. Książki o game devie, ale takie to bywanie o tajemnicach, czy taki bardziej o tym, jak powstawały, to... No to ostatnia książka Romero jest bardzo dobra. A odpowiadając na pytanie Franka Bulita, nie, bo ja zazwyczaj nie wiedziałem, jak się tłumaczy, to zazwyczaj, nie zawsze, to się nie wie, jacy aktorzy będą wcielać się w rolę. Natomiast przy niektórych tytułach akurat ja i parę innych osób było odpowiedzialnych za casting. Tak na przykład było w przypadku Diablo 3, że był casting na role główne i to już było wiadomo, kto będzie czytał odpowiednie kwestie. Dobra, tutaj ostrożnie. Pyk. I teraz możemy skoczyć. Zabijamy pingwina i skaczemy. Czekamy i zaraz będzie etap ze skuterami, który zawsze jest obarczony pewną dozą ryzyka. Boże, mój test. Czuję się zirytowany z samym sobą, bo to jest błąd, który popełniłem już kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Liczę trzy, a są cztery. Są cztery zrzuty śniegu. Lotowy człowieku, witam. Saskeczo, witam wśród obserwatorów. Bardzo się cieszę, że poszedł sub na Fantasmagierię. To już jest chyba ponad 2000 w takim razie. Saskeczo, leci dobrze, dziękuję. Lobo jest świetny. Lobo, ostatni czarnianin, jest doskonały. Jest! Udało się! Na razie... Te miejsca dziwnym trafem udaje się przejść dość spokojnie. Dobra, udało się kolejne przeszkody pokonać. Tutaj do góry strzelamy. Jest. Adisk, film, dobry film SF z Dark City. I zginąłem. Mordejerze. Jak głupia śmierć. Kosmiczne jaja to lata 80, tak, ale całkiem niezłe. Jak ktoś lubi taki humor Mela Brooksa, to... Mati, nie grałem, bo ja na DOSie mało grałem, bo miałem Amigę. A kiedy już miałem PC-ta w 98, to był Windows. Dobra, teraz idziemy i od razu do góry tutaj, po drabince. Nie zginąć głupio. Event Horizon, jeden z najwybitniejszych horrorów SF w historii w ogóle. Genialny film. Lawrence Fishburne, Sam Neill, fantastyczna obsada, super scenariusz. Nie wiem, czemu ten film miał tak słabe noty, kiedy wyszedł. Niezasłużenie słabe noty. To jest kapitalny film. O, Damian poleca Pitch Black. Ja myślałem, że wszyscy znają Pitch Black, więc...
No ale tak, to już film, który ma swoje lata. Ale ja wolę Kroniki Riddicka. Wiem, że jestem pewnie w mniejszości, ale wolę Kroniki Riddicka. Zniszczony czy też złamany imperatorze. Cieszę się bardzo. Dread z Karlem Urbanem to jest najlepszy dread, jaki kiedykolwiek wyszedł. Jest wyśmienity. Tylko to jest trochę odpowiedź na ten indonezyjski film The Raid, tak? Czyli najazd na tą wieżę z tych dziwnych, nie, tych handlarzy narkotykami. Stronę Słońca, czyli Sunshine po polsku. Też bardzo dobry film. Bardzo dobry film. Jest tutaj, widzę, bardzo kulturalne towarzystwo, znające się na dziełach sztuki filmowej. Dobra, spadamy i skaczemy. Ha, dobra, ostrożnie tutaj. Ostrożnie. Ojej, źle. Źle, nie do góry. Nie do góry. Jest! Udało się. Ale to się nie udało. Czuję się rozczarowany tym. Sobą się czuję rozczarowany. Nie powinienem takiego głupiego błędu robić. Głupi błąd. Nie przystoi mi popełniać takich błędów. No dobra. Nie będę się załamywać. Dobra, tu można już spaść. No właśnie, te kolce zniknęły wcześniej. Skupienie na najwyższym poziomie. Andrea Doria z Sienkiewicza. Ja późno przeczytałem trylogię, bardzo późno. Nie potrafiłem się przemóc za młodu. Ale natomiast ja bardzo lubię krótkie formy sienkiewiczowskie. I bardzo też lubię Latarnika. Moim zdaniem Latarnik jest fenomenalną nowelką. I hops. Oj, jeszcze raz. Hops. Skaczemy. Mustangu! Witam serdecznie wśród obserwatorów. Bardzo mi miło. Oj. Dobra, jak tutaj zejść? Najlepiej tak. No właśnie. Trzy życia, czyli o jedno życie lepiej niż ostatnio. Jakoś idzie, no dobra. Odpalmy. Bum! O, jednocześnie się udało zniszczyć ten lód tam. To pozytywne doświadczenie. Teraz likwidujemy kolce. Jeszcze schodzimy. Tutaj puszczamy bombę. Zlikwidowaliśmy kolce. Wojtku, mam nadzieję, że się spodoba ci Talos Principle. To wspaniała gra jest. Nie. Mówiłem już, że skosy w tym joysticku sami nie wchodzą. No nie jest dobrze. Powinienem tak naprawdę... Już znam wszystkie pułapki tutaj. Powinienem przechodzić to bez zgonów.
To drugi etap jest, mam wrażenie, w ogóle najdłuższym ze wszystkich i stąd też ewentualna podatność na trzy ćwierci od niechybnej śmierci. Dobra, już nie ma tych kolców tam, więc mogę spadać. I... No, teraz poszło bez problemu. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No, czasami życie daje ci w twarz. I cóż, możesz jedynie się uśmiechnąć, bo mu raczej nie oddasz. Oj, straciłem bombę. Dobra, a tutaj mamy ładunek. Za skrzyżowaniem. Teraz i... Teraz. Dobra, udało się. W rodzynku nie byłoby lepiej grać na padzie od... Zdecydowanie nie byłoby lepiej grać na padzie od NES-a. To w ogóle, na padzie od NES-a to bym tego nigdy nie przeszedł. Ja w to grałem na joysticku startowym. Czemu miałbym w to grać na... Przepraszam, czy ty chcesz mnie obrazić? Na padzie od NES-a. Dobra. Na padzie od NES-a, tak, to byłoby wyzwanie. Zdecydowanie byłoby wyzwanie. Tylko podejrzewam, że mogłoby dojść do sytuacji, do której nie chciałbym, żeby doszło, czyli mojego wpadnięcia w furię jakąś. O, dwóch za jednym zamachem. Nagabywaczu, ja też tak myślę, że poziom czwarty... Chyba najpierw będę się szkolił w poziomie czwartym, przechodząc go na sucho. Dobra, to już jest sama końcówka, moi drodzy. Samiusieńka końcówka, ostatni ekran. Ha! Jest! Dostaniemy życie. Drakkainanie, dziękuję bardzo i mam nadzieję, że się podobała gra. Znaczy, musiała się podobać, skoro przeszedłeś Gehennę, to już w ogóle. Adiku, dziękuję i pięknych snów życzę. Tutaj też nie zginąć głupio, a tu łatwo jest zginąć. Bardzo, bardzo zginąć jest łatwo. Dobrze, proszę pana, niech pan ginie. Tutaj są trzy, prawda? Zaraz pierwszy. Pierwszy, drugi zaraz tutaj. I trzeci zaraz tutaj. Pamiętam was jak złe szalongi. Dobra, mam amunicję odnowioną. Która to godzina? 20:39, to i tak za chwilkę będę musiał kończyć. Jutro rano wstaję skoro świt. Dobra, tutaj wychodzimy. Ciach! Oj! Zaklinował mi się joystick. Boże mój! Widzisz to i nie grzmisz. Dobra, wyskakujemy tutaj, hopsa. O. Jeszcze raz, raz. Dwa. Czekamy. Hop. Ale doszedłem dalej niż ostatnio. Cherry Bomb, witam.
już pamiętałem, już sobie przypomniałem, już cię witałem z różnymi rzeczami, a tutaj taka niespodzianka niemiła, no. To, przecież ja to przechodziłem tak, o! O, jeszcze trzeci! Oczywiście, trzeci jeszcze. Darwinie, witam serdecznie wśród subskrybentów. Co tu się dzieje? Starałem się, ale zrobię jeszcze jedno podejście. No, rych 29. Może uda się zrobić rycha 30. To byłoby coś pięknego. Rych 30. Tyle będzie podejść do tej gry. Rych 29. To brzmi dostojnie. Rych 29. Proszę bardzo. Wprowadźmy zapis rzymski jako standardowy system zapisu cyfr. Winterze, dobrej nocy życzę. Dobra. Ostatnie podejście i też będę kończyć. To akurat tak do 12 powinno potrwać. Czy ja mam jeszcze jakąś herbatę? Resztki herbaty? Ciężko, bo zera nie ma. No tak, w zasadzie zapis zera jest trudny. Zobaczmy, jak tam Fantasmagieria. Ponad 2000 subskrybentów. Dziękuję wam wszystkim, moi drodzy, serdecznie. Topkornik, dobranoc. Zaczynamy. Przechodzimy. Raz, dwa, na pełnej, profesjonalnej, wspaniałej... Jakiego by tu jeszcze słowa dodać? Niezwykle sprawnej transmisji. Witam, Kamilu. A już dochodzę do trzeciego poziomu, więc jest postęp. Trzeci poziom, ja mam wrażenie ogólne, jest najłatwiejszy ze wszystkich. Znaczy oprócz pierwszego. Pomiędzy drugim, trzecim i czwartym to trzeci jest najłatwiejszy. Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że jeśli potrenuję w wolnym czasie, to przyszłą niedzielę, jeśli transmisja będzie, jeśli nie będę totalnie wycieńczony po wizycie u kolegi Borsuka, to uda się dojść do czwartego. Na pełnej kurtyzanie, jak mówi kolega Otokieł. Do góry. Pyk. Autopilot. Chce mnie zmylić ta strzałka, ale mnie nie zmyli. Ja wszystko tu wiem. Proszę. Oj! Czy ja mówiłem? Nikt tego nie widział. Przykładam wam teraz takie urządzenie jak w facetach czerni. Wymazuję wam ostatnie 2 minuty. Nie, 2 minuty ostatnie się nie zdarzyły. Nie było ostatnich 2 minut. To była, powiem tak, w tej grze jest lepsza sztuczna inteligencja niż w grze Redfall od Arkane. Tutaj przynajmniej przeciwnicy starają się reagować. Nagabywaczu, nie wiem, nie rozumiem pytania, nie wiem, o co się pytasz. Przechodzę, właśnie udało mi się przejść do trzeciego świata, na którym zginąłem. Teraz na świeżo zupełnie rozpocząłem przejście od początku. Mówiłem, że to ostatnie już dzisiaj. Dobra.
tutaj wydarzyło się coś w innym zakątku wszechświata, w innej rzeczywistości, która minęła, której nie ma. Dobrze, pięknie, doskonale, pyk. Nie wiem, czy u was też, ale u mnie strasznie pada. To zapewne było od tego mojego zawołania: Boże, ty widzisz i nie grzmisz, i zaczęło grzmieć, czyli widzi. Ha! Strzelamy od razu. Dobrze, udało się strzelić. Szczecin suchy. Ja tutaj leję w zasadzie cały dzień. Dobra, kucamy. Dałoby się grać w taką grę z standardowym joystickiem na USB? Nie, bo to są joysticki analogowe. Tutaj potrzebujemy sterowania zero-jedynkowego. Potrzebujemy joysticka cyfrowego. Więc no to musi być joystick nieanalogowy. Znaczy pewnie dałoby się na analogowym, ale byłoby znacznie trudniej. Trzeba by zawsze wychylać w pełni i łatwiej byłoby popełnić błąd. Widziałem to przejście, panie Zbyszku, arka Robin Hooda, no ale Robin Hood to jest jednak gra trochę łatwiejsza niż Niebezpieczny Rysiek. Z całym szacunkiem dla osiągnięcia arka, Niebezpieczny Rysiek to jest klasa sadyzmu sama w sobie. Powinno się sadyzm mierzyć w ogóle w Niebezpiecznych Ryśkach. No chodź tutaj, typie. Nie mogę do ciebie strzelić, potrzebuję pocisków. Bindi kojarzę, natomiast nie znam. Tak bym powiedział. Kojarzę, ale nie znam. W zasadzie. Z polskich zespołów to jestem wielkim fanem SBB. Bardzo lubiłem Kolarzy, grupę Krzak bardzo lubiłem. Co jeszcze? Armia. Kocham Armię. Republikę lubię. Niektóre utwory Lombardu. Niektóre utwory Budki. Mech był bardzo dobry, o Gonzo, mech był fantastyczny. Shit. Dało się. To już jest opanowanie na wyższym poziomie. Uch, wyszedłem z grubych tarapatów. Turbo było ok, tak, Turbo było ok. Z polskich metalowych grup. Natomiast ja nie byłem nigdy fanem Turbo. Tak jak płyta Kawaleria Szatana, tak? Z tym motocyklem na okładce. No i Dorosłe Dzieci oczywiście. AC Drinkers lubiłem, pierwsze płyty. Lux Torpeda jest fajna, natomiast nie jestem jakimś też fanem totalnym. Fanem totalnym to jestem SBB. SBB to jest dla mnie w ogóle absolutne mistrzostwo. Rezerwat ok, ale też bez szaleństw. TSA tak samo ok, ale bez szaleństw. To bywanie, mam dużą kolekcję płyt CD, natomiast kupuję płyty CD już rzadko, teraz prędzej winyle kupuję. A płyt CD mam kilkaset, może pod 1000, nie wiem. Dużo, dużo.
Illusion, czyli polski grunge. Czy bardziej taki skatecore, nie wiem. Nie chcę ich obrażać w żaden sposób. Lubiłem kury, natomiast uważam pana Tymańskiego za trochę coś tu z głową mającego. Natomiast muzycznie to grupa znakomitych muzyków, tak, i bardzo prześmiewcze teksty. Damianie, to jest moje przyzwyczajenie, w zasadzie as acid się powinno mówić. Znaczy jest kilka, tak jak takie proste słowa jak tomato i potato, niektórzy mówią tomato, inni mówią potato, tomato gdzieś słyszałem. Z acid jest tak jak z data i data, jest różnie. Kolaż już mówiłem, Dekarcie, bardzo, bardzo lubię kolaż. Ale najbardziej płytę Baśnie, to jest z panem Tomkiem Różańskim. Na wokalu. To jest moja ulubiona płyta kolaży. Dobra, pierwszy etap. Panie Zbyszku, mam Denona. Takiego zwykłego Denona, prostego. I jest okej. Okay. Ja nie jestem audiofilem, wiesz, to jest... I dobrze, bo gdybym był audiofilem, to byłbym biedny. Wszystko bym wydawał na kable, przetworniki, lampy i inne cuda. A tak mogę mówić, że jestem w pół głuchy. Pablo No Name, witam serdecznie. Bo dla audiofili często, bo mam kilku takich znajomych, też nie totalnych audiofili, ale lubujących się w czystości dźwięku, często nie jest ważna muzyka, tylko to, jak coś jest nagrane. A ja, dla mnie ważniejsza jest muzyka. Zwłaszcza, że wiecie, no ja pierwotnie słuchałem muzyki nagrywanej na magnetofonie mono z radia i się cieszyłem, że w ogóle mogę czegokolwiek posłuchać, więc mam inne do tego podejście zupełnie. Pan Zbyszek Wodecki mistrz. Och, jaka wielka szkoda, że nie ma go już wśród nas. Ale pan Zbyszek Wodecki mistrz, ale zacząłem go doceniać dość późno. Tak samo jak pana Zauchę. Ale to znakomici muzycy byli. Wesoły Konfederat, kult średnio. Pan Staszewski bardzo ogarnięty człowiek, natomiast to nie są moje klimaty. To nie są moje klimaty. Z takiej powiedzmy bardziej punkowej muzyki, no to zdecydowanie Armia i Tomasz Budzyński, Siekiera też. Bardzo. Szczególnie Armia. Płyta Legenda to jest dla mnie... Legenda i Trio Dante, to gdybym miał wybierać 10 najlepszych polskich płyt w historii, to obie te płyty by się pewnie znalazły. Jedna z płyt, którą jakich pierwsze kupiłem, to była płyta O! Grupy Manam i ją bardzo wtedy lubiłem. Natomiast bardzo cenię niektóre utwory Manamu, ale bardziej lata 80. Im później to już średnio mi podchodziły. Natomiast też nie jestem fanem totalnym, tak samo jak nie jestem fanem totalnym Perfektu. Tak? Miałem płytę Unu, tak się nazywa ta, to jest bicepsem, narysowana przez Edwarda Lutczyna. No ale tyle. To już bardziej wały jagiellońskie. Exodus polski. Nie trash metalowy Exodus amerykański, tylko polski progresywny Exodus. Bardzo, bardzo dobry był. Kamilu, nie przepadam za Red Hot Chili Peppers. Nie. To też doceniam sekcję rytmiczną szczególnie, ale to nie moje klimaty. Uff, zaryzykowałem i udało się, ryzyko się opłaciło, poszedłem szybko i przeszedłem niczym burza. Teraz będzie kolec spadający z góry. Uff. Ogólnie Manam, jeśli chodzi o sekcję rytmiczną, to mi się kojarzył trochę taki polski The Police. Ja bardzo lubiłem Police,
I Regatta de Blanc i Synchronicity, świetne płyty. I wydaje mi się, że można by powiedzieć, zachowując oczywiście wszelkie proporcje, że ma nam to tak trochę pod polis podchodził. Xeiro, witam serdecznie. Ryszard Wagner, oczywiście, mój imiennik. Walkirie. Żebym tak głupio nie ginął, chciałem sobie właśnie powiedzieć. Pierścień Nibelungów. Ale głupia śmierć, ależ głupia śmierć, no cóż. Nie lubię pana Maleńczuka. Nie lubię pana Maleńczuka, no nie lubię. No. Natomiast jest jeden utwór, który mi się podoba, że tam śpiewa Niemców nienawidzę od dziecka, bo to wyraża głos mojego pokolenia. Ale nie lubię, nie lubię. No. To jestem chyba, jestem homo twist, syn Edwarda, moja coś tam, a pięć to petarda. Nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka, Niemców to ja nienawidzę od dziecka. Teraz by tak nie śpiewał, nie? Teraz by tak nie śpiewał. Aja RL była bardzo, bardzo dobra. Aja RL była bardzo dobra. Bo moja ulica jest w sercu miasta, kapitalny utwór. O, Faith No More jest, o, Faith No More i Angel Dust. Piękna płyta. Piękna płyta. A Mike Patton to jest geniusz. I tyle. To jest... Nie wiem, jak można go określić inaczej. To jest geniusz po prostu. Jest. Uff. Najlepszy cover Bunchy i Budka Surfera. Ark, to się wspomina, że o tym utworze grupy Eloy, który skopiowali tak jeden do jednego, ale ponoć za zgodą. Ponoć za zgodą. Czyli Noc Komety. Noc Komety to jest utwór będący zżynką grupy Eloy. Panie Zbyszku, Blue Oyster Cult znam słabo, więc nie, się nie wypowiadam. Słabo znam. Lynyrd Skynyrd albo Lynyrd Skynyrd znam lepiej. Szczególnie, wiecie, chodzi o Freebirda. Ale taki południowy rock z grup amerykańskich, to ja najbardziej lubię Kansas chyba. Kansas kocham, absolutnie. Z grup amerykańskich w latach 70. A tak to raczej Angole, czyli Yes, King Crimson, Genesis przede wszystkim. Emerson, Lake and Palmer. Tak jest, jakieś Commander Pinka Floyda, takie rzeczy. O właśnie, Descartes. Z nowszych progresywnych to jestem wielkim, totalnym fanem grupy Haken. Znakomite chłopaki. No ogólnie metal progresywny, czy wiadomo, wszyscy znają i kochają Mike'a Portnoya i Dream Theater. Bardzo lubiłem Spokesbeard, bardzo Nila Morsa lubię. Więc, o, koty kolejne się dobijają. Creedence Clearwater Revival, nie, to nie są moje klimaty, nie. Ja wiem, że w Die Hardzie trzecim leci, nie? Tak mi się wydaje. Ale to nie są moje klimaty. Już jest poniedziałek! Ha. Tak, wizja, chodźcie do mnie, chodźcie najbliżej! Tak. Znany utwór. I tam pani Urszula śpiewa w chórkach, nie? 3, 4. Dobra, żeby tutaj głupio nie zginąć. Flower Kings, oczywiście. I Roy Niestold, oczywiście, tak. Tylko kurczę, ja mam zawsze wrażenie. Mam kilka płyt Flower Kings. No i Transatlantic oczywiście, jak Roy Niestold i Neil Morse i Mike Portnoy i Pete Truawas i Marillion, tak? To oczywiście jest Transatlantic też, ale kurde, mam wrażenie, że Flower Kings
to oni się po prostu nie mogą powstrzymać i wydają wszystko, co nagrali na płytę. I ich płytę, na przykład jest piękna płyta Retropolis, która byłaby genialną płytą, gdyby tak połowę materiału wyrzucić. A ze szwedzkich to jeszcze Anekdoten, znakomita grupa, która brzmi jak połączenie King Crimson i Tula. Tak bym najkrócej ją scharakteryzował. Tears for Fears super jest. Tears for Fears jest super. Mam wielką słabość do Tears for Fears. I znowu zapomniałem o tym dziadu. Znowu! Och! Krwi dla wikinga krwi. Kurczę. Tutaj chyba najczęściej ginę z zapomnienia. Tutaj lecytyna by się przydała. No Aireon to już w ogóle... Into the Electric Castle to jest chyba moja ulubiona płyta Aireona. Wspaniała rzecz. Tam taką śmietankę zebrał wykonawców. Jest i Fish, jest Anelke von Giensberg. O, właśnie to. The Gathering. Bardzo lubię The Gathering. Tiamat bardzo lubię. Och, jak Tiamat. Szczególnie Wild Honey. Wild Honey to jest dla mnie jedna z najważniejszych płyt w ogóle. Piotr Kuzie, The Old Gods of Asgard, czyli grupa z gry Alan Wake, oczywiście. Oczywiście. Herald of Darkness jest fenomenalnym kawałkiem, a solo gitarowe, które tam jest, to jest w ogóle dzieło sztuki. Nelly, pierwsza płyta Gathering, no tam jeszcze Anenkę nie było, tak? I tam był taki growling przeplatany ze śpiewem dziewczęcym, niczym w grupie Theatre of Tragedy. Nie wiem, czy znacie taką grupę. Była grupa death metalowo-operowa, tak bym. Mam kilka płyt Theatre of Tragedy też. Arktosie, no z pana Piotra Kraszkowskiego nigdy nie poznałem osobiście, a Piotra Kosiewskiego znam całkiem nieźle. Kacperianie, dziękuję za dołączenie do obserwatorów. Obu bardzo cenię. Bardzo. No Piotr Kaczkowski był takim, można powiedzieć, heroldem jasności i wspaniałej muzyki. Dobra. Muszę teraz to wyłączyć. Reinmarze z death metalu Death, no ale Opeth, dla mnie Opeth. Jestem fanem totalnym Opeth. O nie, źle powiedziałem. Fanem totalnym nie jestem, bo te płyty bardziej progresywne tak mi nie wchodzą, ale Opeth absolutnie uwielbiam. Od pierwszej płyty, od Orchid, to był... Mam ją na kasecie jeszcze. Kurczę, żeby nie było. Znaczy, nie pokażę kasety, ale żeby pokazać moje fanowstwo. Co za ducha? Co jest, Kitku? Proszę bardzo, pierwsza płyta Opeth. Oh, coś pięknego. Oj, pudełko jest. Popatrzcie, ona była tak niskim, tak małym sumptem wydana, że bez żadnych nadruków, bez niczego. Grupa wtedy jeszcze w ogóle nie znana. No i tutaj już Morning Rise to nawet mają naklejkę tutaj, więc już byli znani, mają naklejkę na CD. To był 90. który rok, nie pamiętam, 99. coś takiego. No i oczywiście, jeśli progresywy, neoprogi, to IQ, Pendragon, Aragon, takie to klasyki już takie zupełnie. No Marillion to już było wspomniane. Descartes, no to się nie zgodzę zupełnie. Dla mnie najlepszy jest w ogóle Deliverance, to jest najlepsza płyta chyba. Deliverance i Ghost Reveries, to są dwie najlepsze płyty. A Pale Communion, jakoś tak nie. Franku nie znam. Nie będę kłamał, że znam, nie znam. Maciusiu, dziękuję za jakże miłe słowa. To bardzo, jakże szalenie miło takie rzeczy czytać. O, tok tok do Spirit of Eden Max. Bo później... To jest muzyka dla osób, które chcą sobie zrobić krzywdę. To jest strasznie
depresyjna muzyka. Spirit of Eden jeszcze się da słuchać. Ale później... Oj. To już nie jest dobrze. To już jest źle wręcz. Mike Oldfield bardzo, bardzo, bardzo cenię. Ale nie jestem też jakimś totalnym fanem. Ghost of Perdition jest cudowny. Potrafię go nawet zagraulować, także wiecie. I nie tylko, bo tam jest graul przeplatany ze śpiewem. Natomiast nowe inkarnacje Opeth są dla mnie, uwaga, po raz pierwszy będzie mocniejsze słowo u mnie chyba na transmisji, ale to jest akurat moment, który wymaga tego. Czasami są takie momenty i ja od Opeth oczekuję tak zwanego pierdolnięcia. I te ostatnie płyty mi tego nie zapewniają. Ja potrzebuję poczuć zew krwi. Potrzebuję poczuć, jak mi włosy stają dęba i chcę wychwycić za topór. Tego potrzebuję. A ostatnie płyty nie. No nie. Czy słyszałem nową płytę? Pierwszą, czyli Nothing Like the Sun. To jest pierwsza płyta, czy Dream of the Blue Turtles. Pierwsze płyty po rozpadnięciu się policji są wyśmienite. Nothing Like the Sun jest wybitna, absolutnie wybitna. To jest płyta 9 na 10. Znam film Viking, bardzo dobry film. Pearl Jam to nie jest, znaczy w pewnym momencie każdy grunge to była komercja, natomiast płyta Ten i szczególnie Jeremy to jest bardzo dobra płyta, natomiast to nie jest muzyka, której słucham na co dzień. Ogólnie nie jestem raczej grunge'owcem. Gdybym miał wybrać jakiś jeden grunge'owy zespół, to chyba Soundgarden byłby mi najbliższy. Tak sądzę. Nie lubię PKS-ów. Wybacz, ja nie jestem fanem Pixies. Nie. Miałem kumpla, który był tam fanem totalnym i kazał mi słuchać. No i nie przekonałem się. Nie lubię Pixies. Nawet nie lubię, no. Alice in Chains też nie przepadam. No, Osric Tentacles to jest, wiecie, to jest grupa obowiązkowa dla mnie. Osric Tentacles to jest mistrzostwo. A z takich wykonawców mniej znanych to jest oczywiście Steve Hillage. Steve Hillage, podstawa grupy Gong. Tak, to jest prekursor takiej psychodelicznej muzyki i rocka kosmicznego. Steve'a Hillage'a uwielbiam absolutnie całościowo. No i z takiej muzyki bardziej narkotycznej to oczywiście są też, jest też szpongul, prawda? Jak ktoś lubi tego typu nagrania, to szpongul na pewno mu się spodoba. No to Dream of the Blue Turtles jest doskonała płyta, doskonała płyta. No i Marsalis tam grał, nie? Na dęciakach ogólnie grał Marsalis. I na którejś płycie jeszcze ze Stingiem grał też Phil na perkusji, Phil Collins na perkusji chyba. Kenny Loggins? Nie przeszkadza mi, ale to nie jest muzyka, którą się jakoś ekscytuje, na pewno. No, scena Canterbury, przede wszystkim jak scena Canterbury, no to Camel, kocham Camel, absolutnie. I Richard Sinclair, znakomity muzyk, nie wiem, chyba jeszcze żyjący, mam nadzieję. Przemku, nie znam Huntera, nie, o polskiej muzyce już wcześniej mówiłem, Huntera nie znam. Kody nie, też nie znam za bardzo, więc ależ się zgłupio zagapiłem, to jest głupia śmierć, a tak dobrze szło, tak doskonale szło. No cóż, tak bywa w życiu. Stationary Traveler Camela to jest doskonała płyta, ale nie jest moją ulubioną. Moją ulubioną chyba by było
Moon Madness. Moon Madness bo był moją ulubioną. Arktosie, wszystko Kamela. Wszystko Kamela. Tangerine Dream i Klaus Schulze. Oczywiście ogólnie niemiecki krautrock jest wyśmienity. Była taka też niemiecka progresywna grupa Neuschwanstein, która wydała absolutnie wybitną płytę Battlement. Wspaniałe dzieło. Wspaniałe dzieło. Polecam. No Niemcy w latach 70. tworzyli mnóstwo doskonałej muzyki. Znaczy mówię o Niemcach zachodnich, tak? Bo nie wiem, co się wtedy działo w NRD. Czy oni mieli przyzwolenie wtedy na tworzenie muzyki, czy raczej jedynie... Nic nie wiem w zasadzie o muzyce z NRD. Wiem coś o muzyce z Czechosłowacji, wiem coś o muzyce z dawnego Związku Radzieckiego, z Jugolandii, a o NRD to w zasadzie nic. Dobranoc, Łukaszu. Dobra. Aż jaki to był głupi zgon. Budgie! Och, Budgie! Doskonała jest Budgie. Moja siostra w 82 roku, to był 82, była na koncercie Budgie. Lopulusie TSA umiarkowanie. Znaczy cenię za dokonania, ale nigdy nie byłem fanem. No, Rush to obowiązkowo. Tak? Myślałem, że Rush już wymieniłem. Ej, kocie! Rush to koniecznie, Rush to absolutnie. Byłem na koncercie Rush w Pradze, więc... Dobra, mogę jeszcze odpalić ten jeden. Bum! Ha, ha, ha! Dobra, kłócamy. Skończony etap! Skończony! Doszliśmy do etapu trzeciego. Zobaczymy, jak tu pójdzie, czy dojdziemy troszkę dalej. Kamilu, rzadko mówię o brzmieniach, że są ujowe. Natomiast pan takie, powiedzmy, jak to się mówi u nich... Nie wiem, Jugo Disco. Cenię umiejętności grania, natomiast to nie są moje klimaty. Patpacie. Forma fizyczna wyśmienita. Wyśmienita. Dzisiaj było 20 tysięcy kroków. 100 pompeczek, wymachy. Damianie, mogę, jak dojdę, odblokuję piąty, to mogę na nim grać i trenować, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast, żeby zaliczyć koniec gry, to trzeba przejść wszystko od początku. Jazz bardzo lubię, tylko jest jazz i jazz, są różne jazzy. Jest smooth jazz a la Pat Metheny, którego bardzo cenię. I są też jazzowe rzeczy... To już chyba zmęczenia, dlatego będziemy kończyć za momencik. Są też... Zorny albo... No Zorn to już taka ekstrema, ale Coltrane... Dobra, pyk. Tak, to już jest zmęczenie. To już jest ewidentnie zmęczenie. Widziałem, że Clannad się pojawił. Clannad i Legend to jest oczywiście płyta, którą też posiadam. Wspaniała płyta. I Robin the Hooded Man to był utwór, do którego akompaniamentu w naszym przedstawieniu szkolnym w trzeciej klasie wbiegałem na scenę z toporkiem w ręku. Wesoło było.
Ping. Ta gałąź spada, nie? Ta gałąź spada. Dobra, gałęzio. O, tu są te tajemnicze... Ping. Wybijacze. Koniec, tak? Nie, jeszcze jedno. Ja pamiętałem, jak to było. Enya super, ale jeśli chodzi o taką muzykę, to bardzo lubię Andreasa von Weidera. Bardzo lubię Andreasa von Weidera, szczególnie pierwsze płyty, czyli Down to the Moon, Caverna Magica, Behind the Gardens. To są cudowne płyty. Cudowne płyty, absolutnie cudowne. Ops. Jeszcze raz. Ping, ping. Tutaj muszę przeskoczyć nad tym. Potrenuję ten etap i przejdę go z, tak, o. Ale to jest rych 30, proszę Państwa. Dotrwaliście ze mną do rycha 30. Udało się dzisiaj dojść do trzeciego etapu i nabić 2000 subskrypcji Fantasmagierii, za co Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Ale będziemy się już na dziś żegnać i pewnie w przyszłą niedzielę spotkamy się ponownie. Ja postaram się potrenować i może uda się dojść do czwartego, a może uda się i przejść. Nie, do czwartego jestem przekonany, że się uda dojść, ale może uda się też przejść całość. Idzie coraz sprawniej. Są pomyłki i głupie błędy, ale błędy są rzeczą ludzką, ale jako, że dążymy do statusu nadczłowieka, to je wyplenimy. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Zobaczymy jeszcze, czy ktoś ze znajomych może transmituje na Twitchu. Jak tak, to zrobimy jakiś rajdzik. Czy jest ktoś ze znajomych? Czy też nikogo ze znajomych nie ma? No i w zasadzie nikogo nie ma tutaj. Więc cóż, będę na dziś kończyć. Trzymajcie się, bardzo dziękuję za tak liczne stawienie się. I chyba jutro zaczniemy Final Fantasy VII. Tylko też tak od 21 najwcześniej, bo dopiero wtedy wrócę do domu. Więc macham Wam na dobranoc. Karaluchy pod pieluchy i szczypawki na zabawki. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!